Widzowie, wiecie, z czym się wiąże odpalenie cyberpunka, czy nie? Czy jesteście tego świadomi? Ha! Widzowie, cyberpsychoza! Esta! CD Projekt Red! Tego! Cyberpunk Red Engine! NVIDIA! O, ja już to czuję! Ja już to słyszę! Ja już to słyszę w swojej głowie! To się jeszcze nie zaczęło, ale to już u mnie rezonuje. Mój chip we łbie się już włącza. Oho! Słyszycie to? Słyszycie to? Aaaa! Wolny start. I cały czas dokładana jedna dodatkowa sekcja. Non stop! Czujesz to tempo? Czujesz, jak to rytmicznie działa? Czujesz, jak to przenika do ciebie? Napalasz się! Czujesz hype! Czujesz, jak wszystko buzuje w żyłach? Endorfiny rosną! Serotonina rośnie! Zaczynasz się ruszać! Zaczynasz się bujać! Cały czas dochodzą kolejne fragmenty muzyczne! Wiesz, że zaraz już porządnie pierdalnie! Już prawie tam jesteś! Cyberpsychoza! Teraz jestem gotowy walczyć z cyberprzestępczością. Szanowni Państwo, jestem Arif Iqbal. WNS News. Jezu, jak ja kocham to intro, naprawdę. To intro jest świetne. Naprawdę, jest świetne. Burn corpo shit. Oho! Ktoś dzwoni? Słyszysz mnie? Tak, kimkolwiek jesteś. Czy mi się udało? Nazywam się Song. Mów mi po prostu Songle. Wiem, kim jesteś. Wiem o twoim problemie. Mogę uratować ci życie. Oho! Dobra. Okej, okay, Songbird. Masz moją uwagę. Pozbędę się chipu z głowy. Na pewno masz wiele pytań. Wkrótce odpowiem na wszystkie. Ale najpierw musisz się dostać do dobra. Czekaj, muszę kończyć. O kurwa, pałacze. O kurwa. Dobra, i co dalej? Dogtown. Eksterytorialna część Pacyfiki. Władzę sprawuje Kurt Hansen, handlarz bronią, korporat... Czym jedziemy? Ja wiem czym, stary. Lecimy... Cthulhu, moja ulubiona furka. Nie trzymają się z daleka. Coś pominąłem?
Wszystko się zgadza, z grubsza. Dobra, let's go. Zgoda, Songbird. Nie wiem, o co tu chodzi, ale zaryzykuję. Dziękuję. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Bądź jak najszybciej przy głównej bramie Dogtown. Skontaktuję się z tobą. Albo to jakaś ściema. Albo szansa. Autko do mnie nie dojechało. Podejdę tam. Dam radę. Ta, no, dzisiaj start Fantoma. Bo ja nie mam, wiesz, takich kontaktów jak ty. Jestem zwykłym wannabe streamerem. Tylko no, ja potrzebuję noshopy do jazdy. Jak ja mam jechać na taką misję, kurwa, za dnia? Escape, przewin czas. 6:00 do 21:00. Wysłaliście jeszcze kiełbasę? O, nice! Jakie radio? Na Wekselu takie coś leci? Niemożliwe. Nie wytrzymacie, nie, widzowie, takiej muzy. O! Tylko muszę przyciszyć gierkę. 65, 60, okej. Czemu jest tak cicho ta muza? Dobra, bo się zmienił kawałek. Ej, jest w Cyberpunku Sasha Grey, nie? Podobno. Sasha Grey mnie subskrybuje na Twitchu, wiecie? Czemu radio nie działa? Latynoska muza, to mi się podoba. Adrenalina, cojones, ja wszystko kminie, nie? No, mnie CD Projekt Net, widzowie, subuje, to prawda, no. Dobrze powiedział, żmija. Gang, gang! Nie, to miasto jest przepiękne. Czy ja mam, kurwa, mać na sobie jakąś klątwę, że za każdym razem, gdy pochwalę Cyberpunka, to dostaję coś takiego na siebie? Co to, kurwa, ma być? Co się ze mną stało? Nie boję się wysiąść, że ja z mapy wypadnę. Cóż to, u diabła jest? Dobra, wysiadam. Wysiadam, widzowie. Wysiadać? Widzowie, wysiadam. Moment save'a, nie? Poprzedni? Okej, okay, essa. Nikt tego nie widział.
Czy wysiadłem? Nie mam takiego instynktu, jaki mają recenzenci w graniu w gry. A radio się zapisało, no. Mnie w ogóle tepło. To mi nie wczytał save'a, mnie tepło. Ja nie mogę chwalić gier. Bo z tym związane. To była klątwa pochwalenie Cyberpunka. To było giga śmieszne. Ej, ale ta muzyka jest za cicho, nie? Nie macie takiego wrażenia? Grafika, wideo, sterowanie, rozgrywka, dźwięk, efekty specjalne. Ja mam muzy na maksa. A jak dałbym to na 80, efekty specjalne na 50. Dialogi i radio, okej. O, jest chyba lepiej, nie? Chyba gryzie mnie jakiś komar stary po stopach, nie? Jakie jest waszym zdaniem najładniejsze out z Cybera? Mi się wydaje, że to chyba. Kaczuba Cabra, nawet nie wiem co znaczy. Caliburn. Ciekawe jak z poziomem trudności w dodatku, biorąc pod uwagę fakt, że ja gram całkowicie wymaksowaną postacią, totalnym gigaczadem. Ej, dobra, ja odpalam dodatek na najwyższy poziom trudności, ale ja chyba będę musiał save'a zrobić, bo gram chyba na trudnym, a odpalimy bardzo trudny. Co? Coś ty, suka, powiedziała? Wysiadaj z auta. Do jednostek w sektorze. Potrzebne wsparcie w Haywood. Dzień jak co dzień. Przyjąłem. Nie mogę wysiąść. Wyrzuciłem ją z auta? Aha. Widzę, nie ma jej. Chciałem jej głowę jeszcze odstrzelić, ale jej nie ma. Pierdalam stąd. Was spróbuj jeszcze, fałcie. Jestem pod ostrzałem! Gdzie buto? Co się dzieje w tym mieście? Ja mam tylko pistolet wyciągnięty, fałcie. Myślałem, że w Ameryce to normalne, czy nie? To jest powszechny dostęp do broni. Jak się chowa broń, kurwa? Ej, widzowie, jak się chowa broń w tej grze? B. Dzięki, Bonkol. Ty to jednak jesteś ludolog. Ej, jestem w całkowicie nowej części miasta, której nie było, nie? Poczekaj, gdzie ja pojechałem? To jest ta nowa część miasta. To się tutaj kończyło i tutaj były jakieś stepy w ogóle, czy coś takiego, tak? Chyba tak. Było to, a tu były jakieś hangary? Coś takiego, tak mi się tak wydaje.
była zablokowana. Zejdź mi z drogi, już! Ty, no to było w grze niby wcześniej. Jestem z NCPD, mam podejrzaną, która właśnie uciekła do doktał. A ty co? Ciężarówka jesteś? Chodzi się godnikiem. Pabułka. Spadaj. Co masz na pace? Samo co zawsze, pudła po wszczepach Zetatechu do przepakowania. Oho. Kogo ja szukam? Dobra, już wiem. Klimacik, wczujcie się w klimacik fest, widzowie. Kurwa. Co jest, jakby ktoś mi wkręcał głowę w imadło? Wszystko będzie dobrze. Oddychaj. Powtórz jakąś mantrę, policz do 10. Cokolwiek, co pomoże ci się uspokoić. Twój system nerwowy nie wytrzymał. Kołatanie serca, zimny pot. Zaraz przejdzie. Co ty mi robisz? To jakaś pułapka. Fajne muza, nie? Przeciwnie. Muzyk z horroru. Twoja szansa. Wiem, że nosisz w głowie tykającą bombę. Gdybym mogła ją rozbroić już teraz, zrobiłabym to. Ale zaraz poczujesz się lepiej. Vi, coś tu nie gra. Ona chyba majstruje przy reliku. Kurwa. Kurwa, no Johnny, jak ty na to wpadłeś? Ty, ona go widzi. Ale nic wam nie grozi. Spierdala. Kiedy obydwoje zajmujemy protokół biochipu. Żony Polak. Nie może doznać wstrząsu. Baba się na niego popatrzyła i zamiast zapytać się, czy my się może kojarzymy, czy gdzieś już widzieliśmy, bo się do niego uśmiechnęła, to żony, spierdalaj! Siema, Jiraiya. Wygłuszyłam go na trochę. Słyszy cię, chociaż nie może odpowiedzieć. Okej. Okay. Jesteś konstruktem? Jak Johnny? Aha! Nie, Vi. Jestem netrunnerką. Łączę się z tobą przez protokół kognitywny relika. Widzę i słyszę to, co ty. Znajduję się na pokładzie Space Force One. Jest ze mną Rosalind Myers, prezydentka Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ja pierdolę. Prezydentka? Ty nie żartujesz. Nie, nie żartuję. Nasz samolot został zhakowany i obrał kurs na Night City. Wkrótce czeka nas przymusowe lądowanie w Dogtown. Mamy zagłuszoną komunikację. Nie miałam innej opcji niż relik. W tej chwili jesteś naszym jedynym kontaktem na Ziemi. No dobra. Jak mogę wam pomóc? I ile mamy czasu? Za mało, żeby uniknąć lądowania w Dogtown. Wystarczająco, żeby zminimalizować straty. Tu wchodzisz ty, Vi. Życie prezydentki jest najważniejsze. Przetrwa lądowanie, ale nie Dogtown. Wyciągniesz się z samolotu. Coś czuję, że w tym playthrough będziemy odpierdalać prezydentkę, nie? Mówiłaś, że możesz mi pomóc. To prawda? Namiastkę moich możliwości właśnie widziałeś. Potrafię cię wyleczyć. Albo robić. Wiesz co, Bonkol, ja w grach zazwyczaj wkładam lufy, ale... I to do mordy, ale te lufy mają niestety 10 mm zamiast 23 cm. I też odpalam wtedy spust. Nie chcę ci mieszać w głowie bardziej niż to konieczne. Ale ty nie wiesz, jak bardzo chciałbym ci wierzyć. Wiem. Alej, alej, tyks, alej, dzięki za suba. To czas na zaliczkę. Masz na reliku sporo uszkodzonych danych. Usunę je i zrobię miejsce na coś, co ci się bardziej przyda. To znaczy? Bojowe oprogramowanie Militechu. Zobacz. Kurwa! To cacko. Normalnie nowe skille się odblokowuje. Ale zajebiście.
Możesz je rozwijać możliwości, jakie oferuje, żeby to zrobić, musisz zdobyć więcej punktów atutów relika, korzystając z przenośnych terminali danych. Okej, okay, czyli się zbiera te atuty, tak? To nie są atuty za level, tylko to są atuty relika, okej? Okay? Dzięki. Chyba. Ascendancy, normalnie spore. To oprogramowanie można ulepszyć. Ja wam mówiłem, że do tego Cybera musiał usiąść ktoś totalny, kim mieli takie systemy. Ja nie wiem, kto się tym zajmował. Weźcie to sprawdźcie, ale to bez kitu to oni kogoś totalnie nowego na ten dodatek ogarnęli. Główna brama odpada. Trzy atuty relika. Ale to poczekaj, to ja dostałem 3, a tu jest ich łącznie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, ich nie ma dużo. Ukrycie wzorca, ulepszy działanie kamuflażu optycznego. Epochuj mi kamuflaż optyczny. Dobra. Nowe umiejętności wszczepu w ramię. Możesz teraz używać specjalnych umiejętności ostrza modliszkowych, pięści goryla, wyrzutnie rakiet oraz monostruny. Rozczłonkowanie przeciwnika lub zadanie mu ostateczne. Dlatego nie było w poprzednich skillach rzeczy do wszczepów, bo są tu. Ostatecznego ciosu strzałami modliszkowymi ładuje atak z doskoku. O! Naładowany atak z doskoku ostrzy modliszkowych ma 30 metrów, większy zasięg i zadaje poważne obrażenie. Zlikwidowanie celu poskutkuje dodatkowego rozczłonkowaniem. I to do każdego daje jeden. Pięści goryla. Ładuje wszczep przy pełnym naładowaniu pięściami, zadają falę uderzeniową. Essa! A monostruna ma teraz specjalne miejsce na zainstalowanie haka kontrolującego. Atak w pełni naładowaną monostrunę zada przeciwnikowi obrażenia i wgra mu zainstalowanego haka, nie zużywając punktów pamięci. Oj, ty, to monostruna jest połączona z hakami, w których ja nie mam punktów. Skanowanie podatności w trakcie walki. Aha, i to w ogóle kosztuje 3 punkty. Atak w pełni naładowanymi pięściami pozwala... Powala teraz wszystkich przeciwników. Jeden do wyrzutni rakiet. Tunelowanie danych. Kilku przeciwników naraz. Jeśli jeden z nich jest pod wpływem haka, nałożenie przy użyciu monostruny skutkuje rozprzestrzenieniem się haka na innych. Ty. Jak to normalnie są stare rzeczy spore. Defekty. Trafienie defekt przysługują te same premie jak trafienie w innych swoich punktów. 100% szans na trafienie krytyczne. Trafienie w def... Czyli to markujesz wroga, tak? 100% szans na trafienie krytyczne i przybicie pancerza. To chyba wiecie, że i tak skanowanie podatności będzie dla mnie lepsze? Okaleczają przeciwników, zwiększają szanse na rozczłonkowanie. No nie no, monostruna wychodzi na to, że jest połączona z hakami inteligencją, a ja nie mam nic w hakach. Idziemy w skanowanie w takim razie. Dobra, essa. A pytanie, jak to się robi? To na bossów. Pustki, a ja nie zdążę ci przygotować fałszywki. Wejdziesz od zaplecza. Najlepiej po cichu. Nie chcemy, żeby ktokolwiek cię widział. Bardzo się ma epic mustasz. No dobra. To prowadź. Ty, wiecie co? Powiem wam, że modów tutaj chyba nie będzie dużo na wymodelowanie i pośladów. Na tyle, na ile można. Bo postarali się o to, żeby gracze nie byli zawiedzeni. Widzisz budynek za ogrodzeniem? Kiedyś korzystali z niego przemytnicy. Dziś zrobisz to ty. Aha, spróbuj się przekraść albo odwróć uwagę strażników. Witam się, ma Albert. Capricornus. Co? Dostać? Ale kurwa, to ja mam to po cichu zrobić? Jak ja i po cichu? Co do... Zabiją cię! Biegiem do garażu! Dobra tam. Czy wszystkie misje skradankowe muszą się zawsze kończyć tak samo? Nie no, ta monostruna z rozkładaniem... Utrzymaj się!
Ale farma itemu. Walka pozycyjna! Dobra, ogarnę! Dobra, Essa. Chyba za duży się ich spełniło. Teraz do środka. Poszukaj punktu dostępu do sieci. Dzięki temu będę mogła ci pomóc. Patrz, ile ich jest! Gdzieś tutaj będzie zejście na niższy poziom. Poszukaj. Teraz szukasz pomieszczenia technicznego. Wiecie, że Cyberpunk jest jedną z tych gier, w której ja po prostu się potrafię wczuć? Nie wiem czemu. O, jakoś do mnie Cyberpunk tak przemawia, że to jest jedna z... Kurwa, ale światło fajne. Czuję klimacik, nie? Mam w szczeplu do logi. Chyba tak, Bonkol, dobrze mówisz, no. Mam ludologiczny wszczep. Mam coś. Jest światło. Tak, Vi. O to chodziło. Lutuj wszystko, no. Nie wiem, po co mi naboje. Znajdź punkt dostępu. O, tu jest Essa. Okej, udało się. Wyciąganie takiego kabla z ręki jest tak satysfakcjonujące. A jakby pojawiła się taka technologia i by była sprawdzona i byłaby safe dla was jako dla ludzi, podłączylibyście sobie takie wszczepy do łba? Albo takie rozszerzenia ciała do rąk i inne tego typu rzeczy? A ja nie. Nie Abata. Nichuja bym sobie nie dał wszczepić czegoś takiego. Bałbym się, że to by było jakieś kontrolowanie, nie? Płaska ziemia, foliowa czapka, wiecie o co chodzi, ale bez kitu bałbym się, nie? Fajnie to wygląda, ale nie pozwoliłbym na coś takiego. Powiedz, kto cię nauczył takich sztuczek? Jestem analityczką wywiadu NUSA. Szkolili mnie najlepsi w branży. A szkolili, bo jak miałam 13 lat, kupiłam u Reapera używany cyberdex pod lady. I od tego czasu praktycznie nie wynurzałam się z sieci. Tak mnie zauważyli. Czuję, że to dłuższa i bardziej skomplikowana historia. Tatuaże mnie kontrolują, tak? Kiedyś Bonkol napisał ktoś komentarz, że tatuaże to mają w sobie złą energię i jak się je wykonuje, to jest przesyłana ta zła energia na ciała i to kontroluje człowieka i tam w tym są demony. Ja zupełnie nie wiem, o co chodzi, nie? Mi się wydaje, że jestem całkowicie normalny. Czemu porwałeś się na akcję w Konpeki Plaza? Wiesz, masz taki moment w życiu, kiedy nic nie idzie jak powinno i chcesz się odchudzić. Coś takiego, żeby cię zapamiętano. Przerost ambicji chyba. Znam to. I to nie jest przerost ambicji. Pewność siebie to nie grzeje. Kurwa, jaki hangar fajny. Nie. Ale cierpią ludzie. No, okultystyczny tusz. Jak, bo dodatek domyślam się, że ma taki segment bardzo liniowy, nie? Który wygląda zawsze tak samo. Ile trwa mniej więcej taki liniowy segment? Z godzinkę, z pół? Jest potem bardziej otwarte to, czy... Teraz trzeba chwilę zaczekać. Tak swoją drogą, mieć w głowie upadłą prawie gwiazdę. To musi być męczące. Nie polubiłaś Silverhanda, co? Samuraj skończył się na drugiej płycie. Kurwa, Metallica się skończyła na Kill 'Em All.
Poczekajcie, bo ja... O kurwa. Ty, ja tam... Ty, doskoczy tam? Ej, widzowie, poczekajcie, bo normalnie to którędy ja mam wejść niby? Essa, nawet jeszcze dasza nie zużyłem. O cholera! Nie, no i widzicie, no ja doskoczyłem, jeszcze dasza miałem. Prawie jak w tunelach kolejki Night City. Przypominają mi się moje początki. Szukałam opuszczonych budynków, takich jak ten. Podłączałam się, kradłam prąd, dostęp do sieci. Szukałam ryzykownych zleceń, uczyłam się. Zwykle dostawałam w dupę. Ale parę razy naprawdę mi się udało. Mogłem o czymś zleceń i dostawanie w dupę BBS-a. Też źle brzmi, nie? Technika, 63. Czekaj. Tylko w mojej głowie to się brzmi. Wiedzą, że tu jesteś. Mogą cię szukać. No byłaś, kurwa! Dobra, dawaj, na S-cie. Sandy Vista, S-a, cyberpsychosa, shotgun, odpierdalanie ludziom łbów. Pa. Point blank, kopie. S-a. Ja zabierasz. Ej, ten shotgun jest strasznie silny. Beskidu taki build na spluwy może być przekurwa potężny. Będą części, jak tam ewakuacja, pliki. Ziomo, kurwa, weź tu posprzątaj, nie wiem co nas zasiłeś do tego szmelcu i w dupie mają twoje pitolenie. Ej, widzowie, jak ktoś jest family friendly streamerem i streamuje cyberpunka, a nie przeklinę na streamach, to ludzie czytają te przekleństwa, bo są tacy ludzie, co na siłę unikają takich treści. To co wtedy? Nie czytają. Mówią cholera i kupa. Dziękuję. Rafcik 6 zł i 66 groszy. Ja bym se wszczepił chip, który by zrobił update mózgu, żeby pozbyć się tego uczucia, które ma czasem każdy z nas. Otwierasz lodówkę i zapominasz, po chuj tam szedłeś. Otwierasz szufladę i zapominasz, czego szukasz i tak dalej, kekw. Nie no, z szufladą to proste. No, szufladę najczęściej otwierasz, żeby nasikać do niej, nie? Tak zwany peace drawer. Amunicja, karabiny, sprzęt taktyczny. Mało? Szuflada na siku. Co trzymamy na zapleczu. To będzie habik taki. Ostatni minotaur na składzie. Sprawdzi się pierdolona instrukcja i środki do konserwacji. Hełmy Maxtaku, prawie nieużywane. Nie wiemy, co się stało z właścicielami. Marzyłeś o własnym działku Arasaki? Mamy jedno do twojego ogródka. Przyniesiesz mi jutro resztę. Hełmy Maxtaku, prawie nieużywane. Nie wiemy. Ej, to jest tu kilka postaci, nie? Ale fajna babeczka cała metalowa. Małe kalibry, większe kalibry. Kto gra? Większe kalibry, nielegalne kalibry. Marzyłeś o własnym działku Arasaki? Już do domu? Mamy jedno do twojego ogródka. Zrobiłam taki interes, że do domu. I to na długo. Kogo my tu jeszcze mamy? Mówi Kurt Hansen. Jeśli tu jesteś, dokonałeś słusznego wyboru. NCDD, wojny gangów, nie. Co się dzieje? Podatki? Jakie przecież widzę, że to używane jest. 20 w ogóle. O, Polak!
Skąd ja ci tyle wezmę? Całą rodzinę z renty... Panie, to jest warty góra połowę. Manekiny, ale zajebiste. O, witam! Ale zajebisty maneksy. Będziesz wieczorem? Może będę, a może nie będę. Essa. Nie! Weźmy kredyt. Ty, dokończymy później. Au! Ty! To jest ten! Czego szukasz? Harmonii, medytacji? To jest Żebrowski, nie? A może tego, co wszyscy? Mamy to jest ten, co ja skredabinguję w Wiedźminie. Dla każdego. To jest żeby... Kurwa, pokaż, co masz. Pokażcie, co macie, szefie. A, oto nasza oferta. Biały wilk? No, mówiłem, że będzie nawiązanie do tego. Wojna krwi. No, sprzedają książki Wiedźmina. Siema, Zajf, elo. Założyciele całe... Ale Żebrowski tylko dubbingu jest stary, a nie jest założycielem CD-pu. Co, Exp w tym był? Ty, dobra, biorę to. Oj. Widzowie was niektórych to jest... Ale muszę rzadziej was tak bejtować, bo już ludzie nie reagują nawet niestety na to, nie? Gdzie to jest plecak? Muszę to ograniczyć niestety. Gdzie to kupiłem? Czy to automatycznie mi weszło? Automatycznie się używa. Okej. A pokaż, bo to Polacy. Mają klapki i skarpetki. Kurwa, naciągnięte na spodnie. O kurwa. Ale że co? Chcecie stąd uciekać? Uciekać? Nie uciekać, tylko wynieść biznes na nowy poziom. Już nie tylko dystrybucja, ale stworzenie czegoś swojego. Braindensy to jedna sprawa, ale wyobraź sobie takie mało inwazyjne wszczepy. Taki nieobciążający organizm. Brzmi pięknie, kierowniku. Aż zbyt pięknie. Małymi kroczkami do celu. Zdrowe ciało to teraz luksus, na który naprawdę mało kto sobie może pozwolić. Ale oni go giga dobrze zdorowali, nie? To jest świeczki. Pewnie. Ale na razie braindance'y. Jeśli tu jesteś, dokonałeś słusznego wyboru. LCPD, wojny narodowej. Nie, doktor. Polska górą, widzowie. Mi, powiedz mi, jak bardzo jest z tobą szal? Gdzie trzasnę? Jest ktoś jeszcze tutaj taki? Daj mi żyć! O, ona by chyba coś widzowie co ten. Ona by coś chyba chciała, coś się jest spodobałem. Zegar tyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. Ale jesteś tutaj. Szukasz sposobów, żeby... Ej, prawie się przewróciła! Walczysz. Zrobiłbyś wszystko, byle tylko dać sobie drugą szansę, prawda? Tak to wygląda. Głowa do góry. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy. Dobra, let's go. Kurwa, te dziary są zajebiście zrobione w... Ja też mam fajne dziary na nogach. Te dziary są tak super zrobione. Uważaj! Co byś zrobił, jakbyś mógł? No i jednak zostaje... Jak będzie? Dogadamy się? Kurwa, Kolo.
Ty myślisz, że protekcję Hansena się załatwia w 5 minut na stojąco? Chcesz, to siadaj. Ja nie mam czasu. No dobrze. Teraz musisz się dostać na dach. Po co? Dla widoków. I wcale nie żartuję. Zobaczysz, gdzie wylądujemy. Na dach. Wsiądź do chmury. Cholera. Poszło zwarcie. Straciłam dostęp. I co teraz? Spróbuj zresetować generator. Mogę. Jest generator stary, to? To. Mhm. To nie pierwszy raz. Bez przerwy coś się psuje. Wszystko tutaj jest stare i pojebane. Albo twoje hakowanie nie służy. Jak w Polsce. Wszystko stare i pojebane. Winda zawiezie cię na szczyt. Zaraz wejdziemy w przestrzeń powietrzną Night City. Jesteś gotowa? Na przymusowe lądowanie i na to, co potem? Trudno być gotową na przymusowe lądowanie w takim miejscu jak Dogtown. Ale zwiększam swoje szanse. Mam ciebie. Nie pozwala mi double jumpa robić tu, czajcie? Pokaż. No, nie mogę tu double jumpów robić, chuj wie czemu. Dobrze. Mogę dashować? Nie mogę też dashować. Jak sytuacja w samolocie? Tutaj out of bounda bardzo nie chcą pozwolić graczowi osiągnąć. Patrz kurwa, widzisz? Nie mogę wskoczyć. Co jest? To my. W Space Force One. Kurwa, no nie widzę, bo nie mogę tam wejść, nie? Czeka nas twarde. O kurwa. Co? Co jest? Co do kurwy? Songbird? Wi, prezydentka! Musisz... Songbird! Kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę! Jaki piękny polski dialog! Kurwa! 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 O kurwa! Okej. Mam to. Uratować prezydenckę. Żaden problem. Kurwa. O pierdolę. W innych językach na pewno nie jest tak dobre jak po polsku. Fajnie się jara to miasto. Jestem. Akcenty takie kolorystyczne, ciepłym ogniem, nie? Na żółto, których zazwyczaj wcześniej w Cyberze nie było. Fajny kontraścik w tej dzielnicy tu się wytworzył. Gdybym była kotem, to pewnie właśnie zaczęłabym dziewiąte życie. Niestety ostatnie. Zanim się kogo pilnowałam, dopilnowałam, żeby Majer znalazła się w kabinie bezpieczeństwa. Biegnij do wraku! Uratuj ją! Dobra, biegnę. Tylko uważaj! Hansen rzucił tam swoich ludzi. Śpiesz się! Masz jakiś plan? Wiesz, na potem. Zaprowadzisz Majers na Elizabeth Crestit. To teraz najbezpieczniejsze miejsce w Dogtown. Biegnij, widzowie! Okay. Będę w kontakcie. Powodzenia. Wybijam się. Boom. Headshot. Kurwa, ty stary, jak ja latam, nie? Ogień zaporowy! Na górę po rusztowanie. Po szklanie na rusztowanie, kurwa. Mirror Sedge. Jaka muza zajebista. Próbują dokończyć robotę.
pozwolę im na to. Kurwa, muszę się otwieraj. A ja muszę ci tam jakoś... Wiem. Wejdź na dźwig. Myślę, że dam radę go uruchomić. Nie ma czasu do stracenia. Będzie skok wiary. Będzie skok wiary w dół. O, o chuj. Ty co jest? Ja mam tu wejść na dół? X4. Siemano, siemano, łokieto i kolano. Nie, to zaraz wybuchnie. Dobra, szykuj się. Wezwanie stacji. Essa. Rozumiemy cię. Szybko, do środka. Lutuj. Nie wybuchnie. Nie mogę wylutować. O, wrak samolotu. Nikogo żywego? Na razie nie. Kurwa. Nie mów, że się spóźniliśmy. Chciałem shotgunem odstrzelić i powiedzieć, że teraz już na pewno nie. Skakuję drzwi. X1. Dzięki piąty za subika. Co jest? Kurwa, pachopie. Essa w prezydentce, nie? Będziesz spokojna? Kurwa, Nelsone i zakładam M4, Essa. X7, siema kurwica, ale tutaj jest potężny cyberbrain. Jestem tu, żeby ci pomóc. Rosalind Myers, ale to już wiesz. Dobra dupa z tej prezydentki. Dobra, nawet, musiałam nie? Musiałam się upewnić, że ty to naprawdę ty. Dobra, znikajmy stąd. Była. Niedobre przeżyła. Kurwa, jeszcze się nie zmęczyli? Trzeba ich wyeliminować! Wszystkich! Kurwa. Ostro skoczyłem w nicość. A ja teraz taki mały wstępnik, bo ja nie oglądałem do końca wszystkich trailerów. Do czego oni chcą, żeby prezydentka nie żyła? To się dopiero dowiem, czy już to powinienem wiedzieć? Ja tego nie powinienem wiedzieć, dobra. Barges! Nawiązanie do Gothica. Ej, CDP-y mają pełne prawa do marki Wiedźmina i mogą we wszystkich swoich pozycjach to wykorzystywać? Oni nie mają jakiejś udostępnionej licencji tylko? Oni mają pełne prawa do marki Wiedźmina? Pa. A to jest pushback zajebisty i recoil tej broni, nie? Dobra, jest Acik. Uratowałem prezydenta. Songbird? Jesteś tam? Vin, jak sytuacja? Żyjemy. Oboje. Idźcie do pustostanu na... Elizabeth Crest Street. Pamiętam. To najlepsza kryjówka w okolicy. Brak sygnatur cieplnych. Budynek jest... A jak długi jest dodatek? Pośpieszcie się. Mam Songbird na łączach. 20 Stała. Godzin. Znalazła nam bezpieczną. Ale mówimy o głównej linii fabularnej na 20 godzin, bo podstawa gry jest na 20 godzin. Zapomniałam, że zawsze spadał na cztery łapy. Obie miałyście sporo szczęścia.
90% rzeczy pomija. Kurwa, bo nie jestem zjebanym typem gracza, gdzie jak jest ciekawa akcja w grze, która prowadzi cię do dysonansu ludonarracyjnego, to chodzisz i lotujesz wszystko jak debil, bo może 100 zł więcej, kurwa, zdobędziesz, nie? W grze, w której i tak ekonomia całkowicie leży, bo mam wszystko odblokowane. Jak jest, kurwa, quest, który jest pochłonięty akcją, to staram się, żeby też gameplay był pochłonięty akcją. A nie sprawdzać rzeczy po bokach. Jak chcecie grać inaczej, to grajcie inaczej, ale nie zmuszajcie mnie do tego, żebym grał w taki sposób jak każdy. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak głęboko to sięga. Zostaliśmy zhakowani. To oznacza, że Hansenowi pomógł ktoś z Waszyngtonu. I zeszło 21 godzin, słuchając wszystkich dialogów, robiąc jedną trzecią aktywności pobocznej. Wiedzą, że rozbiliśmy się w Dogtown. Kurwa, chyba, to mi się wydaje, że ta główna linia to będzie tak na 10 raczej. Zobaczymy. Dobra, widzowie, robię tak. Będziemy liczyć to, nie? Propagandę, a to ja jak zawsze raczej główną linię fabularną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nikomu nie mogę ufać. Ja obstałem, że wyjdzie 12H. Ja po prostu... Ej, giga fajne kadry są, nie? Nie wiem, co robić. Kurwa. To prawda. Nie wiem, jak głęboko to sięga. Siostry, wiem tylko, że musisz się wziąć w garść. To jedyny sposób, by przeżyć. Obawiam się, że to może nie wystarczyć. Przekonajmy się. Na razie trzymamy się planu. Co dalej? Zobaczymy. O kurwa, czekaj! Jeśli Hansenowi pomaga ktoś z Waszyngtonu, w każdej chwili mogą mnie namierzyć. Ta, wytnij z chipa zęba! Pa! Pod skórą mam tracker. Musimy się go pozbyć. Jest blisko arterii. Sama nie dam rady. Ej, mi się wydaje, że lepiej by to było odstrzelić pistoletem. Tak bez kitu, tylko w chuj wie, czy wtedy nie zrykoszytuje pocisk, niż to kurwa możesz wyciąć brudną butelką, nie? To będzie boleć. Mówią, że ból to tylko umowa pomiędzy ciałem a mózgiem. Że da się go zepchnąć do podświadomości. Pytanie, jak to jest głęboko. Prawda, ale nie mamy wyboru. Tnij. Wytrzymasz? Muszę. Dobra. Oddychaj. Chwila. Aha, dobra, on go wyciął po prostu. Chodź szybko. Aha, bo to jest tak zrobione. Myślałem, że to są te takie chipy, co wkładają w to te mikrokarty SD. Dlatego myślałem, że lepiej, że to jest cały kwadrat, który lepiej odstrzy... O kurwa. To się schowałem, nie? Dobra, debil. Blisko. Czy nas zauważyli? Bad ending. Całą porę. Znaleźli nas. Cała. Ale jest tu gorąco. Musicie się dostać na górę budynku. Będę w kontakcie. Jest i Songbird. Każ nam wejść tam, wyżej. Prowadź. To twoje miasto. Psy gończe zwietrzyły wasz trop. Lepiej ruszajcie. Musimy iść. Teraz. Zapytaj naszego anioła stróża, czy może nam uruchomić windę. To podkłada głos pod nią. Przydałaby mała pomoc z windą. Już patrzę. Aha. Przykro mi. To nie będzie takie proste. Trzeba przywrócić zasilanie. W pobliżu jest szyb techniczny i skrzynka z bezpiecznikami. Idź wzdłuż rusztowania. Muszę przywrócić prąd. Może to chwilę zająć. Okej, przyczaj. Sam sobie tak wychowałem i tak kurwa będę miał serwowany.
Błagam, żeby cały gameplay dodatku i otwieranie wszystkich drzwi się nie opierało na tym. Bo robię to drugi raz w ciągu 15 minut. Nie ruszy, to będzie kurewsko źle. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Czy winda w opuszczonym hotelu zwróciła czyjąś uwagę? Ach. Widzowie, gdzie jest podsiadło? Skubańce są pobudzone. Mają czułą sensorykę. Czy jeśli była to relacja, że z każdym typem, który ma wąsa, jest wątek homoseksualny. Podsiadło też ma wąsa chyba, nie? Można uprawiać seks w cyberpunku z podsiadło? Bo ja bym na przykład chciał. Nie, w takim razie nie stójmy w miejscu. Czytasz mi w myślach. Mnie też. Tylko zachowajcie ostrość. Kurwa, net, trzeba. Czekaj. Po twojej lewej. Dron. Ktoś nim steruje zdalnie. Jeśli go tknę, zdradzę waszą lokalizację. Tego byśmy nie chcieli. W restauracji jest punkt dostępu do sieci. Gdyby udało ci się do niego podpiąć, odwrócę uwagę dronów i oczyszczę wam przejście. Czasem ja zwracam uwagę na wszystko. A ty co? Lubisz niepotrzebne ryzyko? Pamiętaj, że ryzykujesz nie tylko swoje życie. Jest tak... A zaraz nas namierzą. Trzeba było ich ściągnąć. Pamiętaj, że to wciąż wrogie terytorium. Musicie uważać na patrole. Trzymamy się planu. Czemu ja tak jestem? Czemu ja tak muszę grać w gry? Gdzie jest prezydent? Jest, dobra, normalnie wybiegliśmy. Jest widzowieszcza. Rozumiem. Przekażesz na ich? O kurwa. Nikt wie, co się dzieje. Songbird skieruje nas do tuneli metra. Przez jakąś halę Expo. Chyba nawet wiem, którą. Siadaj do auta. Tutaj jesteśmy za bardzo na widoku. Skurwiele wam nie odpuszczą. Teraz ja odjebę fałcie. Musicie ich skupić, zanim wyjedziecie na parking. Super jest ta dzielnica. No, to się mogło źle skończyć. Zwijajmy się stąd. Nie widzę postępów. Jesteście tam, kurwa? Do roboty! Do Dehvi! Zasyp ich nie. Wy musicie odciąć ten ogon. Odblokuję wam wjazd, jak tylko znikniecie z radaru. Jedźmy ostrożnie. Lepiej nie przyciągać niczyjej uwagi. Posterunek. Trzeba ich jakoś ominąć. Zgubiliście go na własnym terenie. I tyle nas widzieli. Wracasz, kurwa. Dobrze cię mieć za kółkiem. Gdzie stał? Miła odmiana. Zrobiłem w tej misji wszystko, co dało się zrobić źle, źle. No co jest? Wejść do windy, opuść parking. Pierwsze. Dobra, czekam na nią. Co wy zrobiliście z tą dzielnicą? My? Pierwszy raz tu jestem. To tak jak ja. I gwarantuję ci, że ostatni... Napad jak w GTA RP. Nie, jeśli nie śpieszy, jest git. No. Essa, widzowie. Kurwa, ty. Tabasy zajebałem, debil. Wygląda jak jakiś muzeum? Snów o potędze. Bogaci głupcy handlowali tu marzeniami. Budynek jest w niezłym stanie. Jak na doktor. Ciekawe, prawda? Muzeum lotnictwa. Może Hansa znalazł sobie nowych bogatych głupców. Nie ma co zwlekać. Przy okazji możesz nas pytać o eksponaty. Ciekawe, co odpowie.
jakiś item tu leży. Tak krótko, jak oceniasz? Nie wiem, dopiero włączyłem. Nie ma innego przejścia? W sumie jest problem. Możesz skakować z drzwi? Właśnie nad tym pracuję. No i się kurwa zacięło. We dwoje pójdzie łatwiej. Okej. Okay. 3, 2, 1 i... Nieźle. Idźcie do windy po drugiej stronie hali. Ty, dobra, wiem, co tu będzie. To widziałem kawałek, no. Będzie taki wielki robot, kurwa. Po drugiej stronie. Pa, amunicja. Już wiesz, że będzie boss fight, nie? No to spróbujmy. Słyszałeś? Kurwa, chyba nas znaleźli. Songbird? Tak, czas na złe wieści. To ludzie Hansena. Przygotuj się do walki. Szturm. Chyba ktoś was zadenuncjował. Może ci ludzie na zewnątrz? Co teraz? Nie mogę tam skoczyć. Mam dla nich coś specjalnego. Właśnie nad tym pracuję. Z nimi nie da się negocjować. Musicie ich zająć. Myers, trzeba będzie ich zająć. Songbird jest z nami. Ale jak nie widzę, nie? Stary, tu nikogo nie ma. Nie dostaną mnie! Jankowar! Tu się robi naprawdę gorąco. Ej, jak się odpala te... Mam coś dla ciebie! Jak się odpala tego perka, gdzie aktywuje słabości na typie? Zdzielić go! Dobra, będzie boss. Łatwo. Tej, bo ja nie mam pojęcia, jak to się odpala z relika. W trakcie walki możesz wykrywać chwilowo podatne na ataki części pancerza i wszczepy przeciwnika, jego defekty. Trafieni? No okej, ale kurwa, jak się to wykrywa? Kurwa! Jak bijesz, pojawia SDI kwadrat, miałeś toy, patrzysz tylko, osamo się oznacza. Bąkol, widzowie, znowu po wojaku na streamie. To zły moment na oj. Ha? Songbird, jesteś tam? Spoko, Bąkol, ja też tak piszę najczęściej. Co się dzieje? Nie martw się, jest okej. Okay. Nie wiem, źle to wygląda. Czy to się automatycznie odpala? Ja granaty bym sobie tylko zmienił, bo ja mam stary granat błyskowo-hukowy, nie?
176 termicznych na sekundę. To jest najlepszy granat. Zaraz będzie po nas! O-o! Suchin jest w złym humorze. Są mi do kurwy nędzy! Wracaj za uprząż! Tutaj! Szybko! Tutaj! Ona na iFrames to wzięła. Ha! Mam cię! Co kurwa? Ej, był jakiś quick time event, kurwa, się wajbuje do musy? Aha. Dlatego nienawidzę quick time eventów w grach. Wuja Jareczek. To ja chcę content robić. Ludologiczna osa. Mam cię. Aha, dobra, bo już biegnę. Mógłbym szybciej trochę biec? Byłoby spoko. Ale dym! Tam u góry! Następna winda! No działaj! Dobrze. Winda już zamówiona. Bobby, WRS, dzięki chłopaki z suby. Dobra, ja chcę to rozjebać po prostu. Hero, iFrames, Essa, boss fight. Dobry cyberblender. Nie próbuj mi tu umierać. Wciąż tu jestem. Tak lepiej. No, to prawda, skrypt na skrypcie, no. Kurwa, złamałem piszczel. Nie wiem, czy lepiej, chyba złamałem. Kurwa, wyłączyć to, złamałem piszczel. Tylko tyle? Wstałem. O kurwa. Nie możemy się zatrzymywać. Dasz radę? Przecież skurwysyn nie odpuści nam. Jest mocno poobijany. Poślijmy go do piekła. Trzeba go, wiecie, widzowie, złapać? Dojeżdżamy go! Albo w słonięte buchy. To jedyna szansa! Uwaga na lasy! Napierdolę. Erden go trzeba złapać. Tak jest! Mamy go! Szlak, to wszystko. Kurwa! Wal w słabe punkty!
Przyjdziesz w końcu! Skup się na dronach! Posłaniam cię! Jeszcze trochę! Chcesz jeszcze? Kurwa, nie, ta muzyka jest przezajebista. Trzymaj się z dala! Celuję! Ruszaj się! Chcę uderzyć, nie wiem. Kurwa, do środka wrzuciłem. Ja pierdolę, jak mało to do czołgu. Ostrożnie! Padawaj, napierdala mu tu do środka granaty. Nie daj się przysmażyć! Kryj się! Granat. Pa. Zdążyłem. Vi! Trzymasz się tam? Esta. Jakoś. Skocz na Chimerę i wykończ ją! Wykorzystaj poluzowany głaz! Poślij Chimerę na zło! Vi, łap! Poczęstuj go tym! Wiem, że granat zło. Trzeba wsadzić. Oj, elegancko. Krzyż na drogę. Essa. Ludologiczne rozwalanie czołgu. Jakość gwarantowana przez Militech. Ja pierdolę. Było blisko. Ale załatwiliśmy go. Dobra współpraca. I sporo szczęścia. Zbierz, co się da i wynośmy się stąd. Coś tu jest jeszcze? Gdzieś tu powinno być wyjście. Nie, chyba. No, tak. Monostruna łapała każdy element, nie? Tej rzekomo weak pointów. To prawda. Ale ile to jest ammo? Lubię zapach tego dymu. On jest słodki, taki jak cukier. No, jak w Duma byś grał, bez kitu, ale tu jest taki Doom vibe. Ta muzyka. Walka z bossem takim pajęczym, to jest jak zakończenie każdego Duma, nie? Full amunicji i mam jeszcze strzelbę taką z Duma. Nieźle. Oby to nie był ślepy zaułek. Tunele powinny nas doprowadzić na Elizabeth Crest Street. Co z Songbird? Nie wiem. Milczę. No, dawaj! Kurwa. Ale jest jakiś właz. Spróbujemy wskoczyć? Ręki jej nie mogę podać. Nie, ona zaradna. Okej. Zatrzymajmy się na chwilę. Co jest? Nie podoba mi się to. Spróbujesz jeszcze raz wywołać Songbird? Okej, spróbuję.
Songbird, odbiór. Odbiór? Zaczynamy się niepokoić. Jak metro, no. Jest taki Songbird. Bajki. Nie ma jej, co? Chyba znowu masz tylko mnie. Witamy z powrotem, Johnny. Nie słyszę entuzjazmu. Mógłbyś się bardziej postarać. Jak? Masz ją? Nic. Cisza w eterze. Kurwa. Co właściwie się z nią stało? Wszystko działo się bardzo szybko. Trudno to opisać. Wiem jedno. Była przerażona. Jakbyś nagle. Jak duże jest na premierę dodatku zainteresowanie cyberpunkiem? Dobrze powiedziane. Nie jest. Ile to pewna, na przykład osób rozumiem. Na tym już streamuje ja i ogląda. Są mi miewa ostatnio gorsze momenty, ale to mija. Zakładam, że ona też spróbuje się dostać na Elizabeth Kress. To byłoby najrozsądniejsze. Ta, jasne. 145. O ile w ogóle wróci, to ze straszliwym kacem. To nie jest jakoś dużo, nie? Johnny, to nie jest zabawne. Właśnie to jest dużo, ale to nie jest jakaś taka topka. To nie zdominowało Twitcha. Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Czułem się, jakbym był parę metrów pod wodą. Czasami próbowałem się wynurzyć. No tak dużo, taka dominacja to się pojawia, mi się wydaje, powyżej 500 tysięcy. A na Steamie jest ile? Wygląda na to, że ponad 200k na Steamie. To Songbird też nie jest powiedziała, jakoś że to okay. Najlepsza kryjówka w okolicy. Opuszczony budynek, brak sygnatur cieplnych. A jak myślicie, z czego to się bierze? Ludzie się trochę zparzyli wcześniej i teraz... Przyda się mała pomoc. Jasne. I... Dajesz! Każdego? Nie, jego stary. Jak jest 200 tysięcy graczy, to Cyberpunk miał chyba milion konkurent, to na pewno nie każdy gra. Grał w Cyberpunka. Ja bym powiedział, że ludzie są... O, ty kurwa, ty, ale... Jak to się fajnie... I tak powinien wyglądać Starfield. Jakby tak wyglądał Starfield, to by było giga dobrze. To przecież wygląda jak te pierwsze tunele w Starfieldzie, nie? Yamada 99. Ja nawet nie mam żadnego ray tracingu ani nic takiego, ale widzicie, jak to się fajnie odbija od tej kałuży, jaka głębia tu jest zbudowana? Zajebiście to wygląda. Yamada, dzięki stary za suba. Okej, okay, jest nasza stacja. Widzisz? Po prawej. Tam wchodzimy. O, no wreszcie. Aha. Też tęsknię za tlenem. Co? Co tam było? Możemy się przecisnąć na drugą. Tam były legendarne prezerwatywy? No właśnie, w grze jest legendarny no dildo, dobrze. Może to jest jakiś upgrade. Im szybciej, tym lepiej. Szkoda, że porzucają ten silnik na rzecz Unreal 5. To jest coś oryginalnego, zajebiście wygląda, dobrze zoptymalizowane. Unreal ma tendencję do srania i żygania przy dużych, otwartych światach. Nie, to się... A on nie ma do tego tendencji, ludzie go po prostu nie optymalizują i to jest ten problem. Zobacz, jak Unreal 4 jest świetnie zoptymalizowany i dlaczego to nie ma w piątce przełożenia. Nie jest kwestia silnika, to jest kwestia tego, w jaki sposób ludzie to kurwa tworzą, nie? Słysz... Nie teraz. Niestety. Przetarty pas! Przejdzie. Creepersa, aha. Już lepiej. To nieźle mam przydarte, ale mózg. Jesteś ranny? A, to naprawdę nic takiego. Vi, nie leć ze mną w chuja, proszę. Zabija mnie eksperymentalny biochip Arasaki. Songbird twierdzi, że może znać rozwiązanie tego problemu. Czekaj. Mówisz o reliku? Tak to nazwali. Tym samym,
który ktoś ukradł Arasace i tego samego wieczoru wpędził starego do grobu. Złożyło się. No to już wiem, w jaki sposób się z tobą połączyła. I na czym polega wasza umowa. Dziękuję. Mogę spoiler dać co do wprowadzenia do Doctown? Wygląda na to, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Pytał ktoś? Widzowie, ja wam dam spoiler. Wiedźmin w książkach umiera na sam koniec. A mam 30 lat, to chyba każdy wie, nie? No kurwa, jak do tej pory nie przeczytaliście książek, to już ich pewnie nigdy nie przeczytacie, nie? Czego innego. Lepiej przygotować się na każdy scenariusz. 8. piętro. Dobre miejsce na zasadzkę. Bym się myliła. To chyba tutaj. Osłaniam cię. Wchodzimy na trzy. Raz. Dwa. Zbyt długie wprowadzenie, wiecie, ma ten dodatek. Mnie już wkurwia to, nie? Ta misja jest dla mnie za bardzo skryptowana. Gdzie jesteś, Sumi? To jest irytujące dla mnie. Trzeba poczekać. Jeśli nie chcemy tu siedzieć po ciemku, przydałoby się zasilanie. Może nawet uda się odpalić radio. Co, stęskniona za wieczornymi wiadomościami? Musimy się rozeznać w sytuacji. Na razie pójdę się przebrać. Audiobooki są kozackie? Ja nienawidzę audiobooków. Wiecie? Przebrać. Bardzo nie lubię audiobooków. W te brudne szmaty? Przynajmniej nie pokazują ich teraz na wszystkich kanałach. Chłopie, ale patrz, jak ona wymostkować potrafi, nie? Ona wie, co jest. Przeszukaj Marinę, zaraz do ciebie dołączę. Patrz, jak się pochyliła, nie? Ty patrz. Sztuka współczesna. To chyba agregat domowej roboty. Ciekawe, czy działa. Coś mieliście jako obleśny wuja? Bo już jestem takim obleśnym wujem. Silnik wybebeszony z Tortona, dość zajechany. Jest resztka czutu. Jeśli paliwo nie zwietrzało, mógłby odpalić. Ale nie odpali. Nie bez zasilania. Co to był ze związek? Cecha OOH2. Ale skoro już mamy chwilę dla siebie, to słuchaj. Co to widzowie, jest jakiś chemik? To jest czut? Wodorotlenek czutu? Taki zapis to wodorotleny mają, nie? Zgadzam się. Mnie też coś tutaj nie gra. Songbird. Genialna netrenerka. Cecha OOH2. Która obiecuje ci ratunek, a potem zostaje zdmuchnięta z planszy. Myers. Polityczka, której ktoś w Waszyngtonie próbuje wbić nóż w plecy, a my nie wiemy dlaczego. Nie jest rzeczywistym wzorem chemicznym paliwa? Jeszcze Kurt Hansen. Spierdoloną wyrzutnią rakiet. Wiesz co? Mam dziwne wrażenie, że ktoś nie powiedział ci całej prawdy. Myślę, że Songbird może coś ukrywać. Cyberpunkowy element. Dziewczyna zagadka. Lubię takie. Ale to się zawsze źle kończy. Było mało czasu na wyjaśnienia. Katastrofa, ucieczka. A na koniec jeszcze ta chimera. Po prostu miałbym do niej parę pytań. Mam nadzieję, że się jeszcze pojawi. No dobra. To co z tym prądem? Wiecie, co mi się wydaje, czego na przykład brakuje w takich marketingowych projektach firm takich dużych jak CDEP?
się wydaje, że oni powinni postawić AI Johnny'ego Silverhanda, który rzekomo streamuje Cyberpunka. Nie? I full playthrough Johnny'ego Silverhanda. Wiadomo, że to wtedy się tyczy wykorzystania głosu i bla bla bla, ale to są rzeczy do ogarnięcia, nie? Hej, wszystko gra? Jest na przykład ta AI streamerka anime, streamuje sobie Minecrafta, nie? Nie można mieć chwili dla siebie. Nie, Keanu, on w ogóle on nie wie, czym są gry komputerowe. On totalnie ma to w dupie, nie? Z tego, co kojarzy. On nie wie, o co chodzi z grami. Poczekajcie, co ja? Baterii szukam. Zobaczmy, przeskanujmy. Aha, kuchenka mikrofalowa. Pierdolę, jak ja nienawidzę takich misji. Poskanuj pokój i znajdź baterię gdzieś, nie? Nie wiem, gdzie to jest, nie? Nie wiem. Jest dron zasilany bateriami, jest. Nie, żebym klikał przy tym chwilę. Myślę, że powinno się udać. Skaler analityczny z nakładką detektywistyczną. W cyberblenderze. Jakie jest moje top 3 anime? Widzowie, a wasze? Jakie jest top 3 anime? Odpalaj. Trzymaj kciuki. Uwaga. Ha, mamy to. Patrz, co znalazłam. Co ty na to? W lodówce już się chłodzą następne. Ty, normalnie. Śmiało. Zasłużyłeś. Rosalind Myers. Normalnie piwko pije, nie? Masz mój głos. I o to chodzi. Boom, S. Może dawaj. To prezent powitalny od Songbird? Ty, no bez kitu będzie chyba bolcowana. Chciałabym. Wracamy do Night City, gdzie nie cichną spekulacje na temat katastrofy samolotu pasażerskiego. Według przedstawicieli NUSA miała nim podróżować sama prezydentka Rosalind Myers. Władze miasta wciąż nie wydały oficjalnego komunikatu. Głos w tej sprawie zabrał jednak ktoś inny. Kurt Hansen, samozwańczy przywódca Dogtown, zwołał konferencję prasową, na której przedstawił swoje stanowisko. Próbują mnie wrobić. To chyba jasne. NUSA od lat szukają sposobu, żeby mi posłać kulkę. Nie twierdzę, że jestem święty, ale nie jestem też samobójcą. Atak na głowę państwa? Traktuję tę sprawę poważnie. Wy też powinniście. Zastanówcie się, jaki jest cel tego spektaklu. NUSA potrzebują pretekstu, żeby wysłać swoje siły do Dogtown. A potem, żeby zapukać do wszystkich drzwi w całym jebanym Night City. Cholera. A to... Wieprzyć to. Oznacza... Sukinsyn. Sprytny Sukinsyn. Nieźle to sobie obmyślił. Wychodzi właśnie, widzowie, jest ktoś, kto jeszcze nie ma suba, aby chciał? Wcale mnie nie pocieszasz. Tym bardziej, że jeżeli komuś faktycznie zależy na wojnie, jestem mocnym casus belli. Ty byś Scarlet chciał? Kup, kurwa.
Tym bardziej nie powinnaś się wychylać. Przynajmniej dopóki nie dowiemy się czegoś więcej. Dasz mi w myślach. Jak czegoś nie mam, a to chcę, to sobie kupuję, nie? Songbird. Może tak. A może nie. Ale się przyfarciło. Penthouse z panoramą na miasto. I z prawnym światłem. O, coś tu nie gra. A to dlatego, że jesteś pieprzonym malkontentem. Chcesz przegapić zrzuty sprzętu, czy jak? Wi, trzeba ich ściągnąć. Chodź, rozejrzyjmy się. No, no, no. Pieprzyć to. Nie ma na co czekać. Trzymaj pozycję! Co? Kimkolwiek byli, nie zostawili mi wyboru. Jeden, dwa, problemy mniej. Tak było trzeba. Pewnie masz rację. Trzeba pomyśleć, co zrobić z ciołami. Widziałam zsyp w korytarzu. Syrenek, dzięki za 8 miesiąc suba. Syrenek, podkreślenie. X8. Rzeczywiście, wystarczyło kupić. No, widzicie, chciałeś, se kupił. No, po kłopocie. Nie wiem jak ty, ale ja na dzisiaj mam dość. Trzeba iść spać. Zebrać siły na jutro. Tutaj? Czy spać na takim skłocie, kurwa? Co jeśli przyjdą następni? Syp jest pojemny. Tak po prostu? Chodź. Ta co? Mam nadzieję, że na dzisiaj to koniec niespodzianek. Nie mam obok niej usiąść? Wciąż nic od Somi? Dzięki, Aheno, za zgiftowanie suba. Jest źle. Nic takiego nigdy się nie zdarzyło. Oho. A co jeśli Songbird nie przyjdzie? Na razie musimy poczekać. A jeśli Songbird się nie pojawi, wtedy powiedzmy, że jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy rano. Na razie trzeba odpocząć. Nie do wiary. Jakie buldubska dzieciorośli mają, prawda zabolała, ale o co chodzi? O co chodzi, wariacie? Bo ja nie wiem, weź wyjaśnij. Nikt nie będzie takim frajerem, że ci kupić suba, no. O. O tej porze byłabym w domu. Na nocnym stoliku czekałby wieczorny raport, szklanka destylowanej wody i tabletki. Się brzydzą tu żebractwem takim, jakie właśnie ukradziesz. Nie brzmi się, jakby za tym tęskniła. Dobranoc, Vi. Napisał coś, że kupowanie subów to frajerstwo i coś o mojej rodzinie? Niech spierdala, jak mu się nie podoba. Ale się sprowokować? Jezu, Marwal. Rozumiem, że... rozumiem, stary, że jesteś uzależniony od negatywnych emocji. Tak samo jak wtedy, gdy stary wracał pijany, kurwa, z pracy. I bił cię. I nawet w internecie, jak już starego na chacie nie ma, bo leży gdzieś pewnie zażgany na jakimś skłocie. Cybercapitan, to musisz to sobie powtarzać, 66, ale fakt, że ktoś ci odpowiedział, zamykamy, to nie znaczy, że został sprowokowany. Zachęcamy do przestania być marnym plebem. Dzięki, Cybercaptain. Wiesz? Stary... No nie. Jeżeli powiesz coś głupiego, a ktoś ci coś odpowie, to nie znaczy, że ktoś musi być sprowokowany. Jokioks. Jokioks, dzięki za Twitch Prime i Cybercaptain, dzięki za piździch w donacie. Arr,
Kurwa. Radom, dzięki za 3 miesiąc suba. Sprawca należy do mnie. Aha. Haradun, podkreślenie. Nie przyszło. X8, ludologiczne. Ej, DLSS giga dziwnie wygląda na takim deszczu gęstym. Świetnie wygląda taki gęsty deszcz, ale to DLSS zaczyna to strasznie rozmazywać. Minęło już ile? 12 godzin? Wystarczająco długo, żeby uciec z Dogtown. Nie uciekłaby beze mnie. Procedury? Przyjaźń. Muszę ją znaleźć. Nie zostajesz zaprawiony? Nie wiem. To jest istotne, widzę, że możesz teraz pisać. Cokolwiek się stało, pomożemy jej. I zdobywasz badża, nie masz reklam. To jest ważne w tym wszystkim. Nie, życie dużo nie kosztuje. Wygląda na to, że będę jej musiał poszukać na własną rękę. Starczy do 10, kurwa. Dostaniesz drugą. Do pomocy. Nazywa się Solomon Reed. 7 lat temu dowodził naszą komórką wywiadu w Night City. Nie ma co być takim łasy na hajs. I na wódeczkę. I dokładnie. Wciąż gdzieś tu jest. To człowiek spoza politycznych układów. Nie do kupienia. A tylko takiemu możemy teraz zaufać. Czy widzieliście tego easter egga? Pokaż. Kurwa, co to jest? Poka. Co ty kurwa wysyłasz? Nawet nie wiem, o co chodzi. To jest typ, to jest tym CEO CDP-ów. Wklejony do kurwa Scooby-Doo. To jest chyba jeszcze jedno osoba wklejone. Nie wiem, co, kto to jest, o co chodzi. Chodzi, że jakieś nawiązanie, że się cały czas goni jak Scooby-Doo z Wall-Ola? Jak mocna karta. Mogłaś wyciągnąć ją wcześniej. Żeby aktywować uśpionego agenta, nie wystarczy zwykły telefon. Potrzebujesz budzika. Budzika? Sygnału, który rozpozna tylko Reed. Tu zaczynają się schody. Proszę, proszę. Musisz użyć linii, z której wywiad korzystał przed wojną. Punkt dostępu znajduje się niedaleko, w barze Kapitan Caliente. Zadzwonisz pod numer 0931. Wie, mam złe przeczucia. Ja nie mogę słuchać takich liczb, bo ja, widzowie, mam 2 piny i mam problem ze spamiętaniem ich, nie? Jak Amanda mi daje swój pin, jak muszę jej kartą czasem zapłacić, to ja potrafię pójść do sklepu i w 3 minuty zapomnieć, kurwa, tego pinu, nie? Moja głowa ma maksymalną ilość informacji, jaką jestem w stanie przetworzyć, czajcie? Do mojej głowy nie wchodzi już nic nowego. Ja nie jestem w stanie się nic nowego już chyba nauczyć, naprawdę. Nie mogę zapamiętywać takich kodów, nie? Okej, okay, da się zrobić. Jak jesteś... Ja kiedyś poszedłem do banku, zrobiłem w banku jakiś totalny rozjem, że mi karta nie działa. I mi w banku mówi, że to jest niemożliwe, że muszę zły pin wpisywać. I mówię, że nie jestem idiotą, że mam zapisany ten pin, że jest jakiś błąd w systemie i w ogóle. Wymienili mi kartę na nową, przeprosili mnie kurwa za to, powiedzieli, że nie wiedzą, co się kurwa stało. Po czym wróciłem do domu z działającą kartą i wpisałem pin do klatki i myślę sobie, ja pierdolę, jakim jest idiotą, ja wpisywałem w bankomacie pin do klatki i zrobiłem w banku rozjebundę, że mi pin do karty nie działa i dopiero jak automatycznie wchodząc do klatki wpisywałem pin, to się kapnąłem, że w bankomacie wpisywałem pin do klatki jak debil, nie? Najlepiej po cichu. Kurwa mać. Wiesz, co mam na myśli. Mhm. I co dalej? Reed będzie musiał cię sprawdzić. Pokażesz mu to. To znak, że od teraz pracujesz dla nas. Nie podoba mi się. Zostaniesz to. Wprowadzony do bazy FIA. Czekaj. Czy ja właśnie zostałem agentem specjalnym? Mhm. Chcesz złożyć przysięgę, jak na rekruta przystało? Dobra, to jest tanie w chuj. To jest gigatanie. Nie widzę takich elementów w grach, no nie? Coś się dzieje, godzina wstępu. Jesteś tajnym agentem, chłopie.
Będziemy musieli ominąć tę formalność. A to dlaczego? Bo to poważna deklaracja. Nie będę przysięgać na coś, w co nie wierzę. Jak wolisz. Nawet rozumiem. Ty, a w USA jest coś takiego, że zeznając musisz przyznawać na Biblię, nie? Pojebane, nie? W filmach to często jest. Odmawiając przysięgi. Podkreślenie, nikt X1. Są rzeczy, na które warto przysiąc. Dzięki za suba. Ale to nie był ten przypadek. Jebać system S. Jebać system, jebać Rosakę, jebać USA. Kurwa mi, nie jesteś na obozie dla nastoletnich anarchistów. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym. Wskoczyłem w morą na własne życzenie. To było śmieszne. Nikt nie przystawił mi spluwy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Chciałem tylko pogratulować, że jesteś mądrzejszy niż ja wtedy. Skoro jest książka, jaka jest dla ciebie ważna? Ziomka z NASA składała przysięgę na książkę naukową Błękitna Kropka, bo stwierdziła, że jest ateistką i ma to w piździe i wkurzyła konserwatystów. Aha, okej. Okay. A mógłbym na przykład... możesz na przykład przysięgać na obsie, który jeździł koleją? Ty dobry, chyba. Przysięgam na psa, który jeździł koleją. Albo dziś rozbił się wiceprezydent. Sam jestem ciekaw, ale mamy ważny telefon do wykonania. O, płuc, bursztyn i goście to dobre było, no. To jest ludolog? Ludolog to jest człowiek, co zajmuje się jedzeniem ludzi. Wejdź na mój kanał i zobacz, jak ja pożeram, kurwa, recenzentów. Viv Dogtown, proszę, proszę. Czy to nie mój ulubiony najemnik? Zrobiłem dla ciebie jeden kontrakt. Nie zapominaj też o naszej historii z Voodoo Boysami. Beze mnie nigdy byś do nich nie dotarł. Jestem gwarantem ciekawych przeżyć, również w Dogtown. A Mr. Hans miał zawsze brodę, czy mu teraz to robili? Spotkamy się w końcu? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno cię zainteresuje. Nowe kontrakty. A wy to ostatnie widzicie? O dobra, po ustawie. Nie wiem, jak się dostałeś do Dogtown, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już... Ej, muszę coś powiedzieć. Wydaje mi się, że aktorzy głosowi źle wymawiają nazwę. Oni mówią, że to jest Dogtown. To jest Dogtown. To nie jest Dogtown. Z G, nie K. Figurują w systemie, więc... Zwróćcie uwagę na to. Oni mówią Dogtown. Jakby to było miasto doków, Dogtown, to jest Dogtown. Nie przekraczać granicy dzielnicy. Zupełnie inny ten. Dźwięk fonetyczny, kurwa. Docking, no wygooglujcie sobie widzowie, czym jest docking. Wspierajcie lokalny biznes! Kupujcie u Ronalda! O, klient premium! Czym mogę służyć? O kurwa. Okej, może ma coś ciekawego. Pokaż, co masz na stanie. No, towar prima sort! Pa. Zwiększę twoje zdrowie maksymalnie o 2. Essa.
Jak mogę zobaczyć, które rzeczy są... Ej, bo ja chyba zebrałem dużo jakichś takich rupieci, kurwa, nie? Ej, ja do tej pory nie sprawdziłem tego craftingu. G. Co G? Kapitan Caliente. Facet poszedł na dno ze statkiem. G sprzedaje wszystkie śmieci? Ale ktoś tu coś ewidentnie składuje. Dobra, popatrzmy. Ej, będziemy dzisiaj coś jeść? Dzisiaj z Amandą kupiliśmy sobie w suszarni na wywóz. Taki, widzowie, zajebisty, wielki zestaw sushi. Ej, powiem wam Amandzie, żeby wysłała zdjęcie i powiecie, ile to kosztowało. Polacy wymawiają Mac zamiast McDonald's. Amanda! Widzowie, otworzyłem drzwi, żeby powiedzieć Amandzie, że jestem głodny i bym coś zjadł, otwieram drzwi, a tam Amanda tego, pyk, masz, dla ciebie, kurwa, to się widzowie ceni, nie? Tak powinno być, kurwa, żona kobieta, Amanda. Z jajeczkiem nawet na ciepło i salami, o kurwa. Ej, byliśmy dzisiaj w sklepie, słuchajcie, odpalimy sobie coś do oglądania, jak jem? Ja sobie zjem. No może sobie nawet jakąś wódkę, kurwa, odpalimy? Co byśmy sobie obejrzeli? Ej, Smyro ma fajne materiały. Moglibyśmy sobie obejrzeć jakiś materiał o Smyro, bo on opowiada o grach jakiś. Melonso 91. Historia X1. Legacy of Kano, Essa. O, dawajcie. Widzowie, akurat 14 minut do jedzenia. Kim Ariel? Sy Mario. O, obejrzymy sobie. Melons, dzięki wariacie za pierwszy miesiąc. A ty, widzowie, ale napijemy się jakieś wódki do tego, nie? Pasowałoby, kurwa. Kopię. Jeść bez wódki to nie po polsku. Czekajcie, idę po ten, po kubek. Daję pomady stary najtańszą z Diema. Wy nie macie w Polsce Diema, nie? Diem to jest Rossmann taki, tylko niemiecki. Najtańszą pomadę z Diema za 5 zł, kurwa. Tylko w odpowiedni sposób je suszę, nie? Ja mam bardzo twardy włos, stary. Zaprezentuję ci to. To są moje włosy, jak widzisz. Widzisz, ja mam bardzo twarde włosy. Pyk. W odpowiedni sposób je suszę. Jak je umyję, to je suszę tak jakby do góry suszarką, tak że do góry mi idą, nie? I mamy przyzwyczajone do czegoś takiego. Znajdź stary telefon. Niezły rupieć. O kurwa. Ciekawe, czy w ogóle działa. Ej, widzowie, dzwoniliście? Jaki był... Dobra, jest. 0931. A co tu można było wpisać? Mówiliście, że jest jakiś easter egg, tak? Chcemy wpisać? Jaki jest easter egg? 2137? Nie działa. Chciałem, żebyś przypisał numer z karteczki, która jest przyklejona obok telefonu. Który, kurwa? To? 61755? Pojebało was? To mam przypisać? Jak to przepiszecie na czat, to mogę zadzwonić na ten numer. Dobra, dzwonię. 617 5 5 6 2 7 7. Nie działa, widzowie. Dobrze napisałem? To część jest stary easter egg. A tam jest styrta się poli. Himeli, halo?
Lipinki użyckie. Źle. Kurwa, ja mam dysleksję. Możecie mi to podzielić? Mi się to kurwa zlewa. Ja widzę, wiecie co ja tam widzę? Ja widzę tak, 6ILBBB7277, nie? Ja wam, kurwa, ja wam to pokażę, nie? How dyslexic people see text GIF. Ja wam pokażę, okej? Okay? Jak ja widzę tekst, kurwa. O. Jak ja, widzowie... To jest beka niby, nie? Ale kurwa, serio, ja tak widzę tekst. Jeżeli jest niepodzielony... O. Naprawdę, dysleksja jest totalnie przejebana. O, jak mi ktoś tak podzielił, 617-555-6277, to jest git, nie? Dysleksja jest totalnie przejebana. 617-555-6277. Wiecie co mnie najbardziej wkurwia? Jak ktoś dyktuje numer telefonu i mówi tak. 617-555. To kurwa, albo dyktujesz cyframi, albo liczbami. Tak mnie to wkurwia, jak ktoś zmienia sposób podawania numerów. Tu cyfrą, tu liczbą. Albo mówisz 617-555. Albo mówisz 617-555-6277. Tak mnie to irytuje. Bez kitu, nie? O, dzwonię. Siri odbierze. Pa. Halo? Stryta się pali. Wow. Granie na czekanie. Dobra, czekam. Czasomilacz tak zwany, no. Ja mam, stary. Ja bardzo często mam fonty dyslektyczne, no nie? Jeżeli... Ten z prawej. Który? Ten mam brać? Przypisujcie na czat. Ty patrzcie, nawet fani tego. O kurwa. Pięć, siedem, cztery, pięć, 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 dwa, trzy, siedem, siedem. Dzwonię. Orzesz! Lal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 
najlepszy RPG, mamy to! Kurwa, myślałem, że się połączy z Siri, nie? Bez kitu. No dalej. Odbierz. Dla mnie cheeseburger z frytkami. A jakbyście mieli zamówić ostatnie jedzenie w waszym życiu, to co byście zamówili? Ja myślałem ostatnio nad tym. Kurwa, giga ciężki temat. Ja pierdolę, co on zamówił? Chyba pizzę, wiesz, czy zamówił? Domową pizzę na grubym cieście. Pizzę, ale taką, co Amanda zrobi. Amerykańską pizzę. Z wysoką hydracją, dużą ilością sera, na prawdziwej mozzarelli, z oliwkami, papryką, pieczarkami. No, i piwo. Tyle. Wiecie, widzowie, czym jest romantyzowanie życia? Amanda mi ostatnio dużo o tym mówi. To jest umiejętność czerpania przyjemności z najprostszych sytuacji w życiu. Ja wam powiem, że... Kurwa, dla mnie zjedzenie domowej pizzy, którą zrobi Amanda,
i wypicie do tego piwa na streamie, to jest kurwa kwintesencja życia i ja nic więcej nie potrzebuję w danej chwili. Pograć sobie w gry, zjeść sobie pizzę i wypić sobie piwo, nie? To są rzeczy, do których ja dopiero od kilku lat, no nie? Zacząłem dorastać. I kurwa, ja rozumiem takich Januszy, którzy mówią, że kurwa stary, zjeść sobie kiełbasy i napić się piwa na grillu to jest najlepsza rzecz w życiu. Bo wiecie, jak jest prawda, że to kurwa są najlepsze rzeczy w życiu do zrobienia, naprawdę. Na pewnym etapie masz już totalnie wypierdolone w jakąś chęć samospełnienia się, osiąganie sukcesów. Po prostu chcesz zjeść kurwa pizzę i napić się piwa, nie? To jest kurwa... No, Kaszub dobrze napisał, nie szukaj drogi do szczęścia, tylko znajdź szczęście na drodze. No, dokładnie tak jest. To jest kurwa niesamowite, ale... no kurwa, to jest widzowie coś, czego naprawdę trzeba się nauczyć, nie? Nikt was tego nie nauczy, to musicie sami do tego dojrzeć w pewnym momencie. A jest tam kto? Tak? Chyba nie działa. Albo popierdoliłeś numer. I co teraz? Kto mówi? O! Nieważne, kto mówi. Ważne, w czyim imieniu. Andrew Jackson Street. Boisko do koszykówki. Bądź za dnia. Strasznie mi się paznokcie kurwa świecą. Ja je mam pomalowane. Zbyt rozmowny ten Reed. Dziękuję. K4RW4Z25 zł. Witam tak z innej beczki niż live. Właśnie jestem po lekkim nadrobieniu twojego i jak inni pisali, że poznali cię z D4 czy Starfielda, tak ja oglądam cię od czasu Isaaca i Heroes 3/5 oraz gdy plebs był zamykany w klatce, w tym ja XD. Dzięki Karwasz 25 zeta, potężna essa wariacie. Stary, ja Isaaca zagrałem raz na streamie. To jest niesamowite, jak czasem ludzie pamiętają takie rzeczy. Ja raz w życiu odpaliłem Isaaca na streamie. Prezeska przy bliższym poznaniu. Nic więcej nie będzie, nie? Zadowala was to czat na dłużej, ale co? Nas zadowala na dłużej. Najlepsze ceny w dzielnicy. Towar atestowany. Kurwa, ja robiłem speedrun, stary, ja zrobiłem 3 razy z rzędu rekord świata w 3 różnych kategoriach. Speedrun to chce zrobić może każdy, jestem mistrzem świata tej gry. Ej, ya has visto Chucky, donde andará metido? A co ty nie słyszałeś? Fajne jest to miasto, ale mam wrażenie, że to ciężka autem, wiecie, się po nim jeździ. Winko prosto z Francji wzięło, w sensie, że przyprawione, tak? O to ci chodzi. Kabanosy kiszek, czy jest piękne, no. Jak duży jest ta część miasta? To jest mała bardzo, tu jest naprawdę kilka przecznic, nie? To jest tylko to, czy jesteś... Mówiliście, że na górze też coś jest dodane. Back to back, dokładnie, back to back. Kiedy World Record w Dark Soulsy? Oj, to raczej nigdy. To jest kategoria zminmaksowana całkowicie, nie? World Record to ludzie tam o frame perfect, bez kitek, Mario już powoli zaczynają walczyć, nie? W Dark Soulsach to jest stary na takim etapie, że musisz zrobić... Że zryć world record, musisz zryć całkowicie perfekcyjny run. Tak jakby i z RNG, i z twoim skillem, i z każdym skipem, i z... No to musisz zryć perfekcyjny run, nie? A dziś? Dziś jebnie na pewno. Odłamek samolotu nam walnął w kuchni, czaisz? Będą, no. Mamy dobre miejsce.
Jak na razie widziałem speedrunują no Lies of P. Gdyby streamer, który obserwuje, to speedrunuje. To coś zrobili nowego. Pierwszy run, on zajął 6 godzin, zrobili drugi, zajął 4 godziny i teraz już powoli poznajdywali skipy za pomocą GD jakiejś. Ale kurwa, mi się nie wydaje, że Lies of P jest zbyt korytarzowe, żeby było fajne do speedrunowania, tak całkowicie szczerze, nie? Ważne, nie o tym mówię. Zaczęła się inna gra. Taka, w jakiej jeszcze nie brałeś udziału. To już chujowy speedrun. No już na pewno nie world record wtedy, nie? No w Dark Soulsach nawet jak ci zły opener wejdzie na bossie, to już masz po world recordzie, nie? Mortil zasubskrybował na poziomie trzecim. Ja pierdolę, Mortil, wielkie dzięki. Witam w gronie subskrybentów. Mortil 94 X1 powietrzu. Ciężkie burzowe chmury. Mam jeden problem, wiecie, z tym jak na razie. Może to ktoś zapisać i mi wysłać na Discordzie? Siedzą w tym od dawna. Mam wrażenie, że jak na razie, na samym początku tego dodatku, nie masz żadnych wyborów. Będą udawać twoich przyjaciół, ale nimi nie są. No, Bolster Glewio, no. Nie daj się ograć, Vi. Powiedz to wprost. Nie ufasz Majers. Pozdrawiam, ja również, stary. Znam takie jak ona. Z Białego Domu? Kurwa, z armii. Takim dowódcom jak Majers trudno powiedzieć nie. Kiedy już trzeba... Robi się naprawdę chujowo. Słowo dezertera. O kurwa. Nieustraszony Johnny Silverhand. Postrach korporacji. Spierdalaj. I pogromca hipokrytów. Prysnął swoja. Znakomite, kurwa. Znakomite. Do armii zaciągnął się Robert John Linde. Nagadali mu głupstwo, łatwej kasie i wiekuistej chwale. Robert John Linder zginął. Z frontu wrócił ktoś inny. A, przepraszam. Nie chciałem. Okej. To było dawno. Ale jakby na to nie patrzeć, czegoś się w tych kamaszach nauczyłem. Ale to nie jest sadyzm spowodowany tym, że DS-y 2 cały czas odkrywają nowe mechaniki? Słuchasz mnie w ogóle? Oni cały czas, oni kurwa z pół roku temu znaleźli w ogóle całkowicie nowego glitcha w grze, nie? Parry walking. Bo z rok temu, z pół roku temu? Śmiało, dajesz. Po marchewce zawsze przychodzi kij. Wiesz jak to działa? Rekrutom dają karabin, kevlar i pakiet obietnic. Ale w pewnym momencie kończy się amunicja. Kevlar okazuje się przebijalny, a co zostaje z obietnic? A ty myślisz, że się jeden. Kto zrobił world record? Wtedy sięgają po kij. Katalizm? Nazywa się on wartości. Giniesz pod ostrzałem w okopach. Kumple biorą gorącą kąpiel w fosforze. A jakiś oficer pierdoli o racji stanu. Marchewką ci już pomachali. To nie ma pojęcia, kto to jest. Gdy zaczną mówić o ideałach, uciekaj. Chyba nie do końca przepracowałeś traumę. Z demonami przeszłości trzeba walczyć, Johnny. Nie miałem z nimi problemu. Aż do teraz. Politycy, wojskowe, netranerki, ludzie ze służb, a na deser pułkownik Hansen. Śmierdzi to Dogtown, jak meksykańskie okopy. Nie odwracaj się. Obserwuj boisko. Aha. Pokaż mi, co trzymasz w ręce. Widzę, że nie wiem, z kim rozmawiam. Użyłeś starej linii. Wiesz, z kim rozmawiasz. Ręce. Johnny, kto mi dyszy na kark? A skąd kurwa mam wie... Nie. Spróbuj tego kurwa. Ponownie. No, więc? Ty, ale ja nie możesz się mam bać. Mam monetę. Wiesz, co to znaczy? Ale muszę się upewnić. Proszę, ostrożny typ. To cię przysłał. Nie pracuję dla ciebie, więc się za bardzo nie przypierdalaj. Przesłuchanie kurwa, skończone. Dobra. Przesłuchanie. Na razie rozmawiam. Nie prowokuj go. Jeszcze raz, kto cię przysłał? Przysyła mnie nasza wspólna znajoma.
My nie mamy wspólnej znajomej. Przeżyła wypadek. Pewnie słyszałeś. Coś tam słyszałem. Właśnie tak. Graj w jego grę. Jest bezpieczna? Dzięki, Majcie, za trzeci miesiąc. Nie, dopóki tracimy tu czas. Janajczyk 99. Z ust mi to wyjąłeś. X. Przyszedłeś. Siema, siema. To nie ma suba, aby chciał? Kurwa, za kogo mnie masz? Nie jestem amatorem. Nie? Dobra, to musi nam wystarczyć. Czarny Thornton Merrimack przy ulicy. Za 3 minuty. Siądź z przodu. Wyjdźmy stąd osobno. Na wypadek, gdyby ktoś obserwował. Ty pierwszy. Ma to sens. Reed? Skurczybyk. Niezły jest. Mhm. I chyba mnie polubił. Tak. Ma tam dla ciebie torbę cukierków. Chodźmy. Kurwa, może ma. Ty, nowy level, ja mam 3 atuty. Widzowie, w co ja te atuty miałem wydawać? W bomby, nie? Odporność na obrażenia wywołanych eksplozji przez ciebie. Efekt maniak skumuluje się 5 razy. Wszystkie kumulacje zostaną zużyte do natychmiastowego odnowienia ładunku granatu. Premie zużyte przez kumulację zostają aktywne przez 6 sekund. Essa. Granaty dymne, błyskowe, rozpoznawcze mają podwojoną liczbę ładunków i zwiększone tempo ładowania, nie? Max do wyrzutni rakiet, wyrzutni rakiet, wyrzutni rakiet, wyrzutni rakiet, wyrzutni rakiet, nie. Nic dla mnie. Tempo ładowania broni typu tech. A używam jakiej broni? To jest strzelba z bronią typu power. Typu power, dobra, ja używam broni typu power. Odrzut broni przy niskim poziomie wytrzymałości. Kurwa, ty, ja mam jeszcze 2 punkty atrybutów, nie? Faurin X8 Boom Headshot ludologicznym cyberblenderem. Dzięki, Faurin, za 8 miesiąc. Cyberdeck. Możesz hakować pojazdy. Automatycznie podświetlę kamery. Relik, nie mam punktów. No tak, w budowę ciała nie mam w co wydać, nie? Karabiny szturmowe, zdolności techniczne, opanowanie. A w punktach? Obrażenie od trafień krytycznych. Pamięć cyberdeku. No to ja chcę w to wydać. Opanowanie wolę wydawać, okej, okay, essa. To tu nie wydam. Po panowaniu. Strzały w głowę i słabe punkty. To jest na broń precyzyjną. To jest na skradanie się. To jest na broń miotaną. Może bym na siłę doszedł do kurwa ostatecznego ciosu monostronu, ale to jest do dupy. Pamięć cyberdeku. Gdzie są shotguny, karabiny szturmowe i pistolety? Pistolety maszynowe, karabiny szturmowe. A gdzie są, widzowie, shotguny? Na strzelby, o tu. Te, ale dobra, ja przecież nie mam punktów. Czarny Thornton. Siądź. O, ziomo z trailera. Jaka ocenka Cyberpunk plus dodatek? Kurwa,
Nie wiem, wiesz? Serio, tak jakby dodatek jest czysto dodatkiem fabularnym, nie? Tak na razie nic się poza fabułą nie podziało. Wybacz szorstki początek. Są sprawy, w których lepiej nie ryzykować i trzeba wbić komuś pistolet pod żebra. Nawet jeśli stoi po tej samej stronie barykady. Mam nadzieję, że nie żywisz urazy. Sporo tych środków ostrożności. Myślałem, że moneta wystarczy. Nawet taką monetę można podrobić. Z ludźmi jest znacznie trudniej. Vi, nie jesteś z branży. Ej. Pan ma zupełnie inny kurwa głos w trailerze. Dokładnie to samo zauważyłem się, tylko co ty. Ale no, ja mam nawet wrażenie, że... Że jest źle nagrany ten głos, że on ma strasznie niską jakość. Ha, co mnie zdradziło? Wsiadłeś do obcego samochodu. Dobrze, że ja to faktycznie ja. Sprawdziłem cię w bazie FIA, kiedy rozmawialiśmy. Ciekawy biogram. Urodzony w Night City, Haywood. Obecnie najemnik na wolnych kontraktach, a od wczorajszego wieczoru agent FIA. Ale wciąż nie wiem jednego. Co robisz w tym bałaganie? Ej. Ja nie wiem, o co chodzi. Tu się coś zjebało. Mam strasznie niską jakość nagrań. Ty, nie mamy całego dnia. Tragiczny mastering, kurwa. Wynajęła mnie Songbird. Znacie się? Sami. Coś nie tak? Pracowaliśmy razem. Myślałem, że to już przeszłość. Ale dziewczyna ma talent do pakowania się w kłopoty. No dobrze. Czas odwiedzić naszą wspólną znajomą. Poproszę adres. Opuszczony budynek przy Elizabeth Crest Street. 8 piętro. Może coś jest z budynkiem, że w samochodzie siedzimy? Zostawiłeś ją sam. To duża dziewczyna, nie potrzebuje niańki. Ale wy też to słyszycie, widziałem nie? Ją w akcji. Ja też. Wielokrotnie. Przeżyła już parę zamachów na swoje życie. To twarda babka, ale wiesz. Wciąż prezydentka. Czekaj, muszę odebrać. Jim, mówiłem, że biorę dziś wolne. Nie wiem, to ty jesteś menadżerem. Zapytaj Boba, wisi mi przysługę. Nie, nie pójdę się pierdolić, a ty sobie jakoś poradzisz. Ale... W ogóle on ma całkowicie inną intonację pomiędzy dialogami. Stoję na bramce. No, patrzcie, ja... Kurwa. Cyberfa, widmo, wolności, trailer. To jest to? Zdradził. Nie. Oficjalny zwiastun filmowy, to jest to. Na razie Night City. Powinieneś być w ojczyźnie przed drugą. Tak. A co z tobą? Dostałeś swój bilet. Podobno rząd ma umowę na stole. Mówiłem, jesteś prezydencką lubienicą. Wyjdziesz z tego gówna prosto na czerwony dywan. Tak, akurat. Ej, zasłużyłaś. Gdyby no, nie mówcie, że nie słyszycie różnicy. Wiesz, co mi się najbardziej marzy? Co? Tamta knajpa z taką. Pierwsze, co zrobię, jak tylko wysiądę, od razu tam idę. Serio, te ich kasadie są po prostu niewiarygodne. Może też tam kiedyś no, zajrzę. On brzmi jakby masteringu nie miał, tak jakby w grze. No, w grze nie ma, jest
jakby nagrywany na jakimś kurwa mic'u za 20 zeta, nie? Słuchajcie tego. Czekaj, agent specjalny na bramce? Zatrudniają też byłych gliniarzy i komandosów. Ludzie z problemami, ale czasem wychodzimy na piwo. No super w trailerze głos. Nie tak wyobrażałem sobie dzień wolny. Co może być ciekawszego od ratowania głowy państwa? No co? Nie no, serio, nie słyszycie różnicy? Jest ogromna. Cóż, pewnie już się nigdy nie dowiem. Myers wciąż pali? Ta, paliła dziś rano. Czemu pytasz? Sięga po fajkę tylko wtedy, kiedy sprawy wymykają się jej z rąk. Czas jej pomóc. Dobra, to jedymy. Chodźmy. Czyli tak to wygląda. Nie, ósme jest... piętro, tak? Ósme. Jest wszędzie źle. Prowadź. No? Szczerze, nie podoba mi się to. Spokojnie. Potrafię o siebie zadbać. Wczoraj mieliśmy niezapowiedzianych gości. Wyszli z sypem na śmieci. Czasem tak trzeba. Nie wiem, bez kitu. Ktoś totalnie zjebał mastering dźwięku, nie? Ja mam już to? Mam. Gdyby próbowali ją stąd wyciągnąć siłą, całe piętro stałoby w ogniu. A po dobroci by nie wyszło. Otwórz, to ja. Tak mnie witasz? Wybacz, Myers. Jesteś cała? Cała. Ale dobrze, że jesteście. Widzę, że nie zapomniałaś mojego numeru. Niektórych numerów się nie zapomina. Nie oszukujmy się. Ten telefon miał nigdy nie zadzwonić. Skoro już jestem w Night City i ktoś próbował mnie zabić, pomyślałam, że to dobra okazja, żeby odświeżyć stare znajomości. Zaprosiłbym cię na kawę, ale obawiam się, że nie mamy czasu. Trzeba ci zorganizować transport do Waszyngtonu. Nie, najpierw musimy porozmawiać. Ty, ja i Vi. Tutaj. Prezydentka, najemnik i agent specjalny wchodzą do gabinetu owalnego. Pytanie, co ja robię w tym dowcipie? Widziałeś wiadomości? No tak, niektóre kwestie inaczej brzmią. Odrobił pracę. Nie wiem, ja mam wrażenie, jakby podczas nagrywania im się coś zjebało i potem to próbowali odratować, ale nie mieli już możliwości dogrania tego ponownie. Domową z propagandy. Sądzę, że nie działa na własną rękę. Ktoś od nas zapewnia mu plecy. Jakieś pomysły, kto może stać za Hansenem? Myers ma wielu wrogów. Bardzo wielu. To nie koniec złych wieści. Ale teraz jest kurwa zupełnie inaczej, nie? Nie leciałam sama. Słyszałem, że są mi. A teraz znowu. Gdzie jest? Vi to ostatnia osoba, która miała z nią kontakt. Songbird zniknęła po katastrofie. Mieliśmy się z nią tutaj spotkać, ale nie daje znaku życia. Co się stało? Tego właśnie nie wiemy. Zaginęła w akcji.
Reed, wiesz, co to oznacza dla bezpieczeństwa narodowego. Posłuchaj. Songbird to twoja protegowana. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Z kolei V ma z nią pewne połączenie. To nasza szansa. Musicie ją znaleźć. Razem. Raz już dla was umarłem. Wystarczy. Nie no, to kuje w uszy, kurwa, sorry. To jest, to też kuje. Chyba macie jakieś niezałatwione sprawy. Może pora je naprostować? Reed mi nie ufa. I wcale mu się nie dziwię. Siedem lat temu zostawiłam go w Night City. Zapłacił za to wysoką cenę. NUSA zrujnowały mu karierę, a Arasaka wydała na niego wyrok śmierci. No, ona ma normalnie fajny, nagrany głos. V to samo, ale niestety... Reed? Posłuchaj, z każdą chwilą, jaką tracimy tu na gadanie, szanse Songbird maleją. Znam cię krótko, ale nie wyglądasz mi na kogoś, kto zostawiłby agentkę na pastwę losu. Sama nie przeżyje. Znasz mnie krótko, ale wystarczająco. Masz rację. Powiedzmy, że tak. Pomogę, ale robię to dla Somi. Oraz dla mojego kraju, jakkolwiek patetycznie to nie brzmi. Nie mogę tak zmieść, niestety. Muszę całą grę wyłączyć, żeby zmienić. Co do ciebie, V. W samochodzie mówiłeś, że Songbird cię wynajęła. Nie wiem, ile ci płaci, ale to może nie być tego warte. Ej, no... Ale mi to psuje odbiór. Songbird to dla mnie szansa na przeżycie. Mam w głowie relik Arasaki. To cholerstwo powoli mnie zabija. Chyba zaczynamy się rozumieć, V. A skoro tak, to możemy sobie pomóc. Też tak myślę, Reed. Ale jeśli mamy znaleźć co mi, musimy wejść głębiej w to miejsce. Rozpoznanie w terenie. Rozumiesz? Potrzebujemy kontaktów. Ludzi, którzy nie będą się bali otworzyć ust. Zdobądź ich zaufanie. Nie ma problemu. Zrobię, co będzie trzeba. Tylko wiesz, nie graj za ostro. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Okej, zorganizuję Myers transport do Waszyngtonu i wtedy skontaktuję się z tobą. Będzie trzeba wbić 75% reputacji w Gothiku. Kiedyś postawisz mi kolację. Zawsze tak zapraszasz prezydentki na randkę? Zazwyczaj. Ona by chyba chciała widzowie do propozycja trójkąta. Przyjęta. O ile dożyję. No dobra, muszę teraz zadzwonić w parę miejsc. No jest sobie z budynku. Kurwa, no powiem wam, widzowie, że... Dopiero teraz, ile to potrwało, giga długo, nie? Zakończyłem... Zakończyłem wątek... wstępu. Kurwa mać, długie to było. Poczekaj na telefon od Reeda. Poszukaj dodatkowych zleceń w Dogtown, okej. Okay. Speedrun do podsiadu, no. Podsiadu percent. Brama Dogtown. Okej. Okay. No to dawaj jakieś poboczniaka.
Ja, ale ja nie czuję tego Dogtown. Nie? Serio. Nie czuję go, kurwa, fest. Bo cała mapa mi się o wiele bardziej podoba. Zbyt zamknięte jest. Czyż Jonasz, siema. Bardziej się czuję, jakbym grał, wiecie, w jakiegoś, nie wiem, Mad Maxa albo jakieś Metro. Wiecie, o co mi chodzi? Jest takie, kurwa... korytarzowe się bardzo wydaje, mało otwarte. Właśnie nie, bo Górnicza Dolina to czujesz taką chuć eksploracji. Ale muszę pojeździć, dawajcie, pojeździmy sobie chwilę po Dogtown. Kurwa, nie da się jeździć po nim przede wszystkim. Ale jest jeszcze jedna rzecz z tym związana. W Dogtown lecą FPS-y. Mam 30 FPS-ów. Aż pojadę gdzieś indziej. Bez żartów, koleś, tak? Ludzie! Uwaga! Ktoś nie przestrzega jebanych zasad. Wysyłam koordynaty. Zresztą się scroll w miejsce, czy naprawię, no. Jesteście tam, kurwa? Do roboty! Mogę ci pokazać, jak to się naprawia, to szczególnie Amando. To jest ciężkie, kurwa. Zresztą się scroll w miejsce, hehe. A jak się wyjeżdża stąd? Daliście mu uciec, idioci. Polecą głowy. Na PS5 masz dwa... Masz 25 FPS w EGAD, a przy walce w tym wielkim robocie miałem 15. Co ty dupisz, kurwa, serio? Ale teraz mam 60. Ta, tych efektów jest za dużo. Jest za dużo efektów świetlnych i... kurwa, zbyt duża ilość terenu się wczytuje. I od razu lecą FPS. Jak tylko się net popatrzę w tą stronę, to mi leci 10 FPS-ów. 40 FPS-ów. Im bliżej tego jestem, no. Fajnie to wygląda, ale to jest chyba w za dużych rozdzielczościach. Dobra, gdzie jest ten? Gdzie jest główna część miasta, tak jakby? Jak się wyjeżdża? Ej, a to nie jest przypadkiem ta część miasta, do której ja kiedyś... przez przypadek wjechałem jak debil? W sensie wskoczyłem po... Aha, dobra, jest brama. Tak, jak debil wskoczyłem do takiego out of bound terenu i pół godziny po tym biegałem. Zawsze kto leci, mam wrażenie, że to jest Manson. Jeden kawałek Mansona się podobnie zaczyna. Ale tego nie było. Bahia! O! Ty, jak to jakieś restauracje, kary. Brinjal Bhaji? Tak! Tak, mi się wydaje, że... bo tu było kilka właśnie takich budynków, te hotele. Tak! Albo mi się coś pojebało totalnie. Ale w okolicy takich hoteli out of bound latałem.
double jumpem tam, czym weszedł. Tego mostu nie było, nie? Zjadłbyś kary? O. Byłem zawsze zjadł kary. No i nie, tu jest normalnie coś dobre, jestem w zamkniętym terenie. Ta muzyka mi też bardzo przyjęta, muzykę z Blade'a, wczoraj to nawet mówiłem. Z pierwszego Blade'a, nie? Jak wchodzą do tego klubu i krew leci z... Dziś jadłeś kary? Jakie kary dziś jadłeś? Popowiadaj mi trochę. Blood Rape, no. To bym na przykład, słuchajcie, 45 FPS w tym mieście, 50, 48. Mogę wam włączyć w prawym górnym rogu pokazywanie FPS-ów. Widzicie? Widzicie, nie? Plusy Simu. Muszę sobie do streamowania zainstalować ten program do zczytywania danych, nie? Co za popieprzona dzielnica! Jenu w gotowaniu, dałem sobie warzywka, jakąś kupioną pastę, karę czerwoną i żółtą. A czyli na paście zrobiłeś? Kurwa, Amanda robi takiego zajebistego lentila, nie? Czyli sam w ogóle gotowałeś kary, o, zajebiście. Jak ryż robiłeś? Masz ryżowar czy w garnku? Bo do kary najważniejsze rzeczy się nauczyć ryż gotować. Jak ogarniesz, jak zrobisz taki fajny... Okej, masz rice cooker. I wyszedł ci sypki taki, bo tam trzeba bardzo mało dać wody, żeby wyszedł taki sypki. I wychodzi mega taki fajny, jak piasek się tak fajnie sypie. Zajebisty, no. Rice cooker zajebisty. Basmati ryż do takiego rice cookera to super. Jest taka... To co wam ostatnio pokazywałem, że kupowaliśmy te takie przyprawy kilowe, nie? Z Amandą. No to kupiliśmy tam kilo curry na Allegro za dwie dychy i serio giga dobra przyprawa curry. Curry, garam masala, mieszanka curry plus garam masala zajebiste. Garam masala trzeba na końcu dodać, bo zbyt szybko się pali, nie? A on do takiego zajebistego lentila robi. Właśnie, że pała siada. Chyba gra trochę za głośno. Nie no, musi być głośno, Cyber. Mogę przyciszyć trochę, ale ja lubię mieć ostro muzy w Cyberze. Kilo kary dobrego za dwie dychy? Kurwa. Amanda, z jakiej to firmy było? Radio trochę za głośno. Chyba ją powiedział, że jest cicho. Patrz, typiara... Zrobię to, co zawsze mam ochotę zrobić, jak widzę, jak to ktoś przychodzi. Podejrzana aktywność w Haywood. Odbiór. 331, zgłaszam się. Moje rejony, centrala. Kiedyś zaproszę cię tu na tacos. Patrzcie, zrobimy z niej pastę. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. O no, to jest spoko, serio. To jest na pewno w chuj lepszy niż jakieś takie... ten... Na pewno w chuj lepszy niż takie... Kurwa, w sklepie, nie? Kupne. Zazwyczaj takie przyprawy są chujowe, ale tą kupiliśmy i seria była dobra. Byliśmy w szoku, nie? Że ja pierdolę. Nie spodziewaliśmy się niczego, a... wyszło git.
No. Ile to kosztuje? No, taki w sklepie, jak są dostępne, jakieś z kamisa, taka mieszanka, to jest chujnia, nie? Ale ogólnie pasty są giga drogie, kurwa. To jest największy problem tych pastów, one są serio kurewsko drogie. O nie, o nie, o nie! $16, no to kurwa, to jest super cena. Ja, widzowie, dzisiaj sobie... Ty, pokażę wam to. Dzisiaj byliśmy na z Amandą na sushi. To nie było sushi w sushiarni, tylko to było takie sushi na wynos. Kurwa. Takie sushi sobie, widzowie, dzisiaj na chacie zjedliśmy, nie? Patrzcie. 6 rolek z tym... Z... Jak to się nazywa? Kaparem? Nie, kurwa. Jak się to nazywa? Oto. Ze szparagiem. 6 ze szparagiem, 6 z ogórkiem, 6 z awokado i dodatkowe 6 z ogórkiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takich w... Jak to się nazywa? Ale kurwa, pustka w głowie. Zwinięte w... Nie tempurę, tylko... W nori, no. I 6 odwróconych z sezamem. I takie warzywne się nazywa. To się kurwa nazywa? Taki o zestawik, widzowie, za stóweczkę na S-ie, nie? Kurwa, smaczne było. Serio było smaczne. Gdzie polecasz wakacje w Rumunii? O hopie. Skurwa, temat rzekę. W chuj rzeczy do zobaczenia w Rumunii. Pytanie, co ci interesuje? Nie, rybnie. Tego kurwa brakowało! A ja tych pościgów totalnie nie czuję, nie? Ja mam wrażenie, że w trakcie nich się nic nie dzieje. To ta popieprzona dzielnica! Oho. Czyli bez ryby, nie wyobrażasz sobie? A wiesz, że sushi nie ma nic wspólnego z rybą? Uwaga, podejrzany wymknął się. Teoretycznie? Kontynuować poszukiwania w sektorze. Bo sushi to jest sposób przyrządzania ryżu? Zrobiłem policję, pozdro. Kurwa, i my jak samano na studiach byliśmy, to sobie czasami braliśmy ze sklepu taką makrelkę wędzoną na śniadanie. Kurwa, ale to było kiedyś, nie? Wędzona makrelka. Chcecie rozrywki? Co? O! Dam wam rozrywkę! Wi? To się nazywa zabawny zbieg okoliczności. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. A wiesz, lubię dawać ludziom rozrywkę. No, rybny smak jest banalny do podrobienia. Totalnie banalny. No, ciebie też trzeba trzymać z dala od dzieci. Dobrze powiedziane. To z tobą mam się bić? To zależy. Od czego? Czy chcesz dostać w pierdol? Jeśli tak, wykładaj kasę i jedziemy z tym koksem. Kurwa, dawaj, 80 koła, stary. Jak już się bić, to za poważne pieniądze. Podbijam stawkę.
Oho, widzę, że nie jesteś w nastroju na żarty. Niech będzie. Dorzucę kasę. Zapraszam. Kurwa, ja też takie esce miałem, no. Zazwyczaj tak miałem, w większości ryb nie jadłem. W sensie, ale wiecie co? Najgorsze w rybach było. Jak sushi z rybą, kurwa, pamiętam jak jadłem i ci smyra po podniebieniu surowa ryba, to kurwa mi się żygać chciało od tego. Serio, naprawdę, miałem wrażenie, jakby mi się ktoś spuścił w ryju. Tak mnie to wkurwiało, to uczucie. Ohydne to było, naprawdę. Ja często, jak sushi z rybą było i je jadłem, to kurwa dostałem... Cofało mnie, kurwa. Naprawdę, cofało mnie. Gruby taki kawałek ryby. Możemy zaczynać? Jest obleśny. Aha, nie ma co przeciągać. Niech wygra najlepszy. Ej, widzowie się chyba zbugował, co? Poddaję się! Poddaję! Koniec walki! Wygrywa V! No, walki na pięści nikt nie był dobry Cyberpunk. Była dobra napierdalanka. Sztos nie są lepsze. Ubawiłem się po pachy. Twoja kasa. Masz. Zasłużyłeś sobie. Jaka gra ma dobre walki na pięści? Dzięki. Kawał z ciebie pojeba, wiesz, Ozop? A ty niby jesteś normalny? Nie zadzieraj nosa. Wiedźminie 1 też chyba były całkowicie banalne. Nie wiem, przecież Wiedźmin 3 to jest spamowanie lewy unik, lewy unik, lewy unik. Hej, wiesz, że ten granat kiedyś wybuchnie, prawda? Ja specjalnie w niego nie waliłem, ale ktoś inny. Pewnie, że wiem. Wszyscy kiedyś zginiemy, V. Przynajmniej jak mnie szlak trafi, to będą fajerwerki. O. Taki był. Side questik. Tu jeszcze jeden side questik. Niech tam się dostać. Kingdom Come, o, Kingdom Come miał dobre walki na pięści, o, bez kitu. Kingdom Come były super, no. O, mój ulubiony kawałek. A buja jak skurwiel. Powiem wam, że zanudził mnie ten wstęp, nie? Do tego dodatku. Jacob, wiem, nawet to w dialogu było przed chwilą. Nie wiem, czy Kingdom Come, nie wiem, czy są takie super. Chyba jedne z niewielu gier, która faktycznie ma jakikolwiek skillowy system do tego. Bo jak nie Kingdom Come, to co? Serio, wypisze się Yakuza, kurwa, nie gram w takie gry, nie? Nie mam pojęcia. Fallout 1 i 2. Fallout 1 i 2 jest turowy, nie? Również mechaniki powiązanej z tym. Dead Island. Jedynka. A ten kawałek jest giga dobry. Pojeżdżę do niego po mieście. Batman? Kurwa, bo Batman ma taki już bardziej bijatykowy system, nie? Tych kombosów. Jak z takiego beat'em up'a 3D. Tak? Ten typ gry? Czy chyba beat'em up'y się nazywają, nie? Ta. No. Ha.
Mam nadzieję, że w Kingdom Come 2 lepiej rozwiążą walkę z dwoma przeciwnikami. Co masz na misji, na myśli? To właśnie zajebisty jest walka z dwoma lub trzema przeciwnikami. Walczyć z dwoma przeciwnikami, to masz 100% większą szansę, że dostaniesz się w cipę. Zajebisty w Kingdom Come, że musisz tak taktycznie grać, jak kurwa w Dark and Darker jakimś. Ej, to jest jeden kwadrat tak naprawdę. Kurwa, nie mam pojęcia, nie grałem w Yakuza. Mam nadzieję, że w Kingdom Come będzie większa opcja ruchania. Zależy, co masz na myśli, nie? Wiesz, za niektóre opcje ruchania w średniowieczu to się głowę traciło. Wiesz, jak było, kurwa. No, nie, ta muzyka jest giga, ten kawałek jest świetny, kurwa. No, jest taki kajto, kurwa, mi się to w chuj podoba właśnie. Z dwoma przeciwnikami, kurwa, jest tak ciężko, tak ich trzeba wypulować, tak trzeba uważać. Mi się to giga właśnie w Kingdom Come podoba, że nawet jak jesteś jakimś totalnym giga, znaczy no, kurwa, jak masz zbroję, to i wieśniaków i pięciu napierdolisz, nie? Uwielbiam ten system z Kingdom Come'a. Mogę tu wjechać? Chodź na chwilę. O mnie ci chodzi? No przecież patrzę na ciebie, nie? O! Bo tu jest taka sytuacja. Wódki się napijemy. Zanim mnie Hansen za jaja powiesi. Ale najpierw... Paco. Babs. V. Ale polska interakcja, nie? Polska interakcja z Sebą na osiedlu. A przede wszystkim za jego rozwiązanie. Poczekajcie, muszę sobie zrobić doksa, bo ja tego nie zapamiętam. Muszę sobie zacząć spisywać plusy i minusy. Ja będę gadał coś o tym. Co ja wcześniej pochwaliłem i mówiłem, że trzeba zapisać. Widmo wolności. Plusy. Śmieszne polskie teksty i interakcje. Jak sprzedawanie na stadionie. Czy picie wódki z Sebą. Plusy polski klimat. Minusy polski klimat. A co ja takie mówiłem, że mnie giga wkurwia? Wstęp. Jest nudny i oskryptowany. Oskryptowany. Coś mówiłem widzowie przed chwilą takiego, żeby to ktoś zapisał, bo zapomnę, kurwa. Dubbing Reda. Dubbing Reda jest zjebany, no. A coś jeszcze było? To mówiłem przy okazji tego dubbingu, żeby to zapisać. Za problemy wasze i moje. O, wątek z agentem oklepany, no. Oklepany wątek z agentem. Kurwa, hop, co rozlał. Za wszystkie nasze problemy. Oby się cholera rozwiązały bezboleśnie. Widzisz, generalnie to Babs mówi, że wszystko chuj. A ja uważam, że z każdego gówna da się wyjść. No i kto jest? Ja akurat wyszedłem z niejednego gówna. Brak wyborów, no. Brak wyborów w dialogach mających relatywny wpływ na kreację świata i questów, no. No i proszę, mówiłem zajebiście. Ale na takich ogółach to sobie możesz...
Życie to ogół, co nie? Od tego wszystko się zaczyna. Dobra, to może ja zacznę od początku. Kurwa, dawaj, wypijmy jeszcze wódeczki. Zaryzykuję. Opowiadaj. Tylko błagam, ciszej. Żeby nas Dawid. Kurwa nie podsłuchać. Dawid, sorry. Tylko jeszcze coś na wczute. Wiesz, to deep dive. Od razu wszystko skumasz, zobaczysz. Będzie jak na żywo. To był zajebisty dzień. Pierwszy stopień do chwały i te sprawy, co nie? Więc zaciągnij się dobrze i słuchaj. Wi. Dzień dobry, doktor. No dobra, zamieniam się w słuch. No to sobie wyobraź. Mój pierwszy dzień u Hansena. Normalnie miękkie nogi i czekam na samego szefa. Nie, kurwa, lepiej. Wyobraź sobie, że jesteś Hansenem. Do tego wkurwionym. Porządnie wkurwionym kurtem Hansenem. Ej, kurwa, on mi przypomina kogoś, a nie wiem kogo. Na radiu, że chcesz pogadać. Co jest? Kogo on mi przypominał? Popka! Kurwa, tak, on mi przypominał Popka. Co, doktor? Dasz radę zabezpieczyć sprawę z kosiarzami? Czy to też spieprzysz? Ale o co chodzi? Będą chcieli nas zrobić w chuja, a my mamy być na to przygotowani. Jasne? Jasne, będzie dobrze. Daj spokój, to prosty temat. No, dziwnukiem i Popek. Taki prosty jak rozmowy z komendantem? Miałeś być tylko posłańcem, Yuri. A teraz pół NCPD wie o tych rozmowach. I cisza. Bo wiesz, Yuri z Hansenem to jeszcze mundur nosił. No jakich tu Militech zainstalował, nie? A fajne metalowe łapy. Co to kurwa, no, dobrą ty ma budowę, nie? Dobry koksu. A ja sterczę na samym kurwa środku i czekam, zesrany. Fajnie quest opowiedziane. Babs mi tam dodaje otuchy, a ja sobie myślę, że jak nie Yuria, to mnie kurwa zatłucze. Co ciebie idzie? Kumasz? Pożegnaj się z zębami. Chodź, Kurt. Garda, gówniarzu, postaraj się. Jak cię wołają? Paco! Paco Torres! Pierdol mu porządnie. Źle. Jesteś kundlem. Ale będziesz ogarem. Tak jest. Jezus, Paco, ale zmyślasz? Weź mi nie przerywaj. Dowal mu, młody! Ale tak mu wysunąć, to jest jednak coś. Patrzcie, jak się nowy szamocze! Też mu trochę zajebałem. Do czego masz mi się przydać? Jestem szybki i sprytny. No to pokażę. Jebany, wiedział gdzie bić. Nadal mnie wszystko boli. Patrzcie, jak się nowy szamocze. W porządku. Nada się, chłopak. Ja bym go jeszcze... Co wy mówicie, że to jest Pankl, kurwa? Sprawdzimy. No, młody. Witaj w stadzie. Jasne, jasne. Przypilnujesz następnego konwoju. Zobaczymy, z czego cię ulepili. I wiesz, jak się wtedy czułem? Krew leci ci po ryju, a ty wyjesz, kurwa, ze szczęścia. No, to było, kurwa, to. Ej, jak? Nadążasz? Do wszystkich mieszkańców. Oni chyba... Wiecie, jak oni napisali tego questa? Pojechali na kurwa najbliższe osiedle, postawili ziomeczkowi piwkę i powiedzieli, stary,
Opowiedz nam jakąś historię, kurwa. Raportujcie każdą podejrzaną aktywność. Oho, mocne. Aż chcę ci przywalić. Tak jest, no. Może za tydzień, jak się wygoję. Tylko się ustaw w kolejce, tym bardziej, że to nie wszystko. Bo w końcu dostał zadanie. Więc tak, to była jedna z tych fuch. Kumasz, czasem pilnujesz zrzutów, czasem coś przewozisz. Akurat ochraniałem transport. Okej, czyli nadchodzi puenta. Bo już czuję, że coś się spierdoliło. A weź. Powieszą go za kable w kanale jak nic. No i to był transport dla kosiarzy, więc i tak się działo. Ach, widzisz, babs jak zawsze swoje. Ale zapowiadało się zajebiście, do samego końca. Aha. No to dawaj jeszcze macha. No więc jedziemy. Obok mnie normalnie sam szef. I nagle, kurwa, pisk opon i już wiedziałem, co się będzie działo. Czaisz? Skurwiele. Ty czujesz to? On to wszystko przewidział. Dlatego ze mną w ogóle pojechał. Cwaniaki blokują drogę. Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. O kurwa, z nożem. Kurt oberwał i pomyślałem, że kurwa, no, zginiemy obaj. Maciej, soko! No on chyba nie jest. Jak to się mówi, najostrzejszym narzędziem w szopie. Elegancko ich odwalał, jednego za drugim. Nie, pułkownik by nie uciekał. Pewnie chciał ich z flanki zajść, co nie? Nie patyczkował się w ogóle. O kurwa. Tylu kosiarzy, to któryś musiał go trafić. Leci bomba! Nie no, kurwa, nie! Nie wierzę! Ok. O kurde, uważaj! No, coś się chyba zepsuło. Zdychaj! Nie, pułkownik by nie uciekał. Pewnie chciał ich z flanki zajść, co nie? Wiecie co? Ja chyba muszę tamtego zabić. Kogo oni kurwa rzucają?
Fujki! Choć jest tam, ale mnie cofa. Nie, pułkownik by nie uciekał. Pewnie chciał ich z flanki zajść, co nie? No skurwa! Siadło chyba, czy nie? Czyli zabić tego paka, żeby zaburzyć linię czasową i swoją alternatywną rzeczywistość. No i kurwa, widzowie, no quest się zbugował, nie? No skurwa! Ale w kogo oni mierzą? Siema, siema. No nie no, rozjebał się quest. Ja domyślam się, że gdzieś musi być wróg. Tylko ja nie wiem gdzie. Nie, pułkownik by nie uciekał. Jest. Nie chciał ich z flanki zajść, co nie? Jest, widzowie. To najlepsze, że ja tam nie mogę pójść do niego. Wszystkich zajebaliśmy. Dobra. Przysiutki. I ten metaliczny zapach krwi w powietrzu, normalnie rzeź. Ludzie bardzo często wymiotują od takiego zapachu. Jeden tu jeszcze rzęzi. Pewnie ma coś ciekawego do powiedzenia. Kurwy jebane i tyle. Ale młody przynajmniej się wykazał. Masz coś w sobie. Paco, tak? Nie kłamałeś, jesteś całkiem szybki. I dobrze napierdalasz kosiarzy. Jasna cholera! To jest dobry quest. Ja bym chciał takie dialogi zawsze w grze. Tylko ostrożnie. Ja z Jurijem mamy tu z kimś do pogadania. Jest no, wulgarny dodatek w chuj, to prawda. Siakie busiaty. Prawda. Jest, kurwa, plusów. Teraz jest dodatek, jest wulgarny. To jest ten moment, na który czekałeś. Dobra. Juri dał mi przed wyjazdem listę. I na liście nie było agregatów. No. A w ciężarówce były. Bo wiesz, Juri pewnie załatwił sobie jakieś na boku i chciał komuś opchnąć po sprawie z kosiarzami. A Paco policzył, że jak je sprzeda, to się utrzyma przez rok. Chcieli go sprawdzić, to jebał szefa. Zajebiście, nie? Polak! Tylko idiota by nie skorzystał, co nie? To był naprawdę kretyński plan. Ale to nie wszystko. Ta wódka też jest polska? On te agregaty opchnął do Indii. Pol. I już są pewnie w drodze. Police. Zajebią go, nie? Kurwa, mnie przy okazji też. Dawaj, widzę po twojej minie, że masz jakiś pomysł. Pomożesz nam? Pomogę, ale dobre rady kosztują. Jasne, mamy kasę, nie bój nic. Chyba wiem, co można zrobić. Wrobimy Jurija. Już raz podpadł, więc powinno się to rozegrać niemal bez naszej pomocy. Tylko nie gadajmy o tym tutaj, błagam. Tu obok jest przejście podziemne. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. Amen. Tu masz nasze kontakty. W razie czego. Dobry ziobo. Chyba najfajniejszy quest w Cyberpunk jak na razie. Tak ogólnie i z dodatku i klasycznie, ale ja nadal mam czekać na dziennik. Poczekaj na telefon. Poszukaj dodatkowych zleceń. Kombię dzwon. Jazdy przed oczami. Przeczytaj wiadomość od trenera Freda. Ty, patrz ile mi się rzeczy odpaliło. Po prostu kolejna. Przestroga. Kontrakt, o.
Hej, jestem w mieście. Jak sytuacja? U mnie bez większych zmian. No to czas wziąć się do roboty. Poszukamy naszej zaginionej przyjaciółki. Przyda nam się wsparcie. Alex z naszej starej komórki obecnie jest zakonspirowana w Dogtown. Pomoże nam. Rozumiem. Gdzie się spotkamy? The Moth. To bar w Longshore Stacks. Przyjdź wieczorem. Będę. Tylko upewnij się, że nie masz ogona. Fajnie, że mi zmieniło. Zajmij, że to jest kurwa 120 metrów. Essa. Ale znowu mi odznaczyło, nie? Gdzie są te kontrakty? Ale krzyż zajebisty, neonowy. O chuj, jakby mi się taki do pokoju przydał. No nie podoba mi się tu iść. Haven. Nie wchodzę tu. The end is near. To jest jakiś jebany skłod, kurwa. Moja mama mówi, że prawdziwych przyjaciół... Nie no, cały czas mi switchuje questy, no już wkurwia mnie to, nie? Może się poznamy. Jak opatrunek suchy? Trzymają się te szwy? Odel Blanco? Jestem V. Fixer mówił, że potrzebujecie pomocy. Potrzebujemy cudu. Jeśli kosiarze zaraz się stąd nie wyniosą, nasi pacjenci zaczną umierać na ulicy. Ten wszczep wygląda na kobiecy. Nie jest przystosowany do twojej wagi. A ty co? Myślisz, że miałem wybór? Musisz zwiększyć tolerancję udźwigu. Zacznij od parametrów stawu kolanowego. Tego jeszcze nie próbowaliśmy. Czego kosiarze mogą chcieć od dyrektora szpitala? Jest z nimi jedna dziewczyna, Nika Jankowicz. Chyba szuka swojego brata. Tutaj? Jest waszym pacjentem? Nic więcej nie wiem. Chciała rozmawiać z Anton. Była mocno roztrzęsiona. Kosiarze obstawili wszystkie wejścia? Na pewno główne. Słyszałem, jakie czymś zastawiają od wewnątrz. Ale jak tu wpadli, to wybili szyby w nawie bocznej. Spróbuj tamtędy. Potem musisz dostać się do biura Antonego. Idź do piwnicy. Schody są po prawej stronie od ołtarza. Mógł pomóc tak, jeśli kosiarze żeby zrobią coś Antonemu, nikt inny nie pomoże tym ludziom. W szpitalu nikt już nie był chory. Zostaw to mnie. Ciekawe, czy mogę. Kurwa nie. Chciałem im pomóc z chorymi. O jest, wejście do kliniki. Jest, no essa, widzowie. Dawać posiłki! Słychać go! Aga! Brian, faj jajca!
wybije pas z tego. O kurwa. Speedrunner strat. A już! Ej, kurwa, pistolety są chyba lepsze niż monowire bez skitu, nie? Nie zbliżaj się! Gdzie jest Gaspar? Mów! Opuść broń. Możemy się dogadać. Jestem tu po Andersona. Kurwa, się chyba nie dogadaliśmy. Ja pierdolę. Nie mogłeś tak od razu? Nika zadała ci proste pytanie. Wystarczyło powiedzieć jej, co wiesz, i nie musiałbyś dzwonić do Fixera. Zabiłaby mnie. Tak czy siak. A co z pacjentami? Odel się nimi zajął. Czekają na ulicy. Powiedz mu, że już jest czysto. Musimy wracać do pracy. Szybkie zleconko. Jak ja tu wszedłem? Kurwa, tędy, nie? Jak ja tu wszedłem? Tu tędy. O kurwa. Kurwa, dobrą stylówę ma typiara. Znajdź Arona, wysokie progi, głębokie rany i stare blizny. Kombi dzwon, to jest ostatni quest. Aron, znajdź Arona, głębokie rany i stare blizny, to jest główny quest, nie? Ej, to jest wszystko bardzo blisko siebie. Dawaj, zrobimy znajdź Arona. 100 metrów dalej. Przyjmuję ostatnie zakłady! Który z nich o, to Arnold? Są walki na pięści. A, no, ten w pomarańczowych spodenkach. A ten drugi? I cały wątek, nie? W podstawce chyba w związku z tym. Tak, i tam chłopak z doktą. Stawka to równa setka. Obstawiasz? Ostatnia szansa. Wiem, jak wyglądają takie ustawki. Kosisz ode mnie stówkę, a zarobię ile? Dychę, dwie? 25. Hej, odgramy inaczej. Stawiam na Arona, ale potrójną stawkę. A jak wygram, zgarniam całość. Stoi? No, ale niech będzie, stoi. Dawaj, Aron. Essa. Proszę państwa, to koniec!
wygrywa przez knockout! Dobrze się czasem nie podłożyć dla odmiany, co? Pierdol się, Will. To jest Jax z Mortal Kombat. Solidny sierpowy. Dzięki. Jestem V. Fred mnie przysłał. No, proszę. A jak mówił, że kogoś ma, to nie wierzyłem. Słuchaj, V. Mam sprawę do załatwienia. Z niebezpiecznymi ludźmi. Potrzebuję kogoś, kto nie wymięknie. I przypilnuje mi pleców. Pomożesz? Kurwa. Okej, pomogę. Opowiedz o ale szczegółach. Fajne buty ma. U kosiarzy jest taki jeden Reaper. Damir. Znam go z czasów, jak jeszcze byłem animalsem. Nasze ekipy trzymały się blisko, robiliśmy interesy. Niedługo mam ważną walkę. Damir jest mi przed nią potrzebny. No, pomożesz mi się do niego dostać. Mam cię chronić przed kosiarzami. I sobie kończy streama, chyba on mi zanudził ten wstęp. Jutro trzeba na jeszcze lepszy zacząć. Gang robił z nimi interesy. Ale ja... Ja już do niego nie należę. Ale jestem pewien, że jak znajdziemy Damira, przekonam go, żeby mi pomógł. Słuchaj, to chujowa historia, V. Opowiem ci resztę na miejscu. To co, jesteśmy umówieni? No dobra, jesteśmy umówieni. No to zajebiście. Ja tu muszę sobie parę rzeczy rozkminić, poukładać, ale spotkamy się później w Terra Cognita. Jasa. Dobra, czat, kurwa. Robię save'a. Widzowie, kończy streama. U mnie 2:30. Jestem ciekaw, czy dam radę jutro skończyć ten dodatek, nie? Serio. Ciekawy jestem, ile jest kontentu w nim. Jak obstawiacie? Jak kurwa dużo jest kontentu w tym Cyberpunku? Czy na jeden długi stream, kurwa, tego będzie? Czy będzie tego więcej? A w ogóle mało osób to streamuje. Serio, mam naprawdę wrażenie, widzowie, że bardzo mało osób to streamuje. Kurwa, patrzcie, w Polsce na przykład widzowie teraz streamuje to 3 streamerów, którzy mają więcej niż 100 widzów, którzy to streamują, jest 3. Dobra, jest pierwsze 30, ale nadal miałem wrażenie, że ten Cyberpunk, że ludzie będą bardziej tym, kurwa, zainteresowani. Że tak przynajmniej z 250 tysięcy osób na Twitchu to będzie oglądało. I ja jestem ciekawy, czym to jest spowodowane. Bo, kurwa, Lies of P chyba miało lepsze wyniki niż dodatek do Cyberpunka, nie? Słuchajcie, Lies of P miał lepsze wyniki niż dodatek do Cyberpunka. Czy ludzie grają, nie oglądają? Nie, to tak nie działa. Wariacie. Są też te Steam Chartsy i po Steam Chartsach też bardzo często to widać. Dobra, mimo wszystko, czaternia. Co wam mogę powiedzieć? Trzymajcie się, do zobaczenia. Widzimy się jutro. Dzięki ze streamka i na S-sie, nie? No i oczywiście zapraszam do widzowie zafollowowania YouTube'ka. Jak chcecie jeszcze sobie posłuchać mojego głosu, to macie 3 linki pod streamem dostępne. Wejdźcie, zafollowujcie, posłuchajcie sobie i będzie gitara siema, nie? A jak gitara siema, to gitara siema. No dobra, czat, to do zobaczenia.